Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, możemy już ściszyć. Nie słychać. Witamy słychać. Wszystkich. No, dziękujemy bardzo za aplauz, tak się staramy. Kolejna sztuka myślenia. Wojna się już zaczęła. Naszym gościem jest Andrzej Leder, gorące brawa. Tam. Tu, jest. Ale zanim wykład i rozmowa, to tradycyjnie... Właśnie, może ja najpierw ściągnę okulary, żeby się pochwalić opalenizną. Pięknie. Widać? Całkiem białe oczy dały. Nie, ty się nawet przez okulary nawet się opalasz, ale... Proszę Państwa, sztuka myślenia to jest też sztuka paradoksów, czyli myślenie nie zawsze się z wszystkim, co najpoważniejsze, wiąże, a przynajmniej zawsze w naszych wstępach próbujemy Państwa trochę przybliżyć do nas, wykonując jakieś teatralne fanaberie. I dzisiaj inspirujemy się Rejsem, znanym filmem Marka Piwowskiego. I to na przekór temu, że mamy rozmawiać o wojnie, ponieważ jedni mówią, że jest wojna, inni mówią, że inne środowiska są jakby w fazie ekscytacyjnej, a inni całkowicie spokojnie. No, wiesz, jak to w Polsce można rozmawiać o wojnie, prawda? No płyniemy sobie, ale może coś przeczytamy. To może czytamy w takim razie. Ale to powiemy skąd, bo Bartosz reżyserował Rejs na dużej scenie Teatru Słowackiego 3 lata temu i tam poprosił mnie, żebym napisał manifest, który był odczytywany na początku i chcemy Państwu fragment tego manifestu przeczytać. Ten manifest był najlepszy z całego spektaklu. Więc... A, oczywiście, ale nie wypada tego mówić. Żartowałem. To co, to zaczynamy. Poprosimy o efekt, atmosferę. Zaczynamy performance. Rejs. To jest hipnotyzujące dzieło. Człowiek, patrząc, traci koncept, jasność, pewność rozumienia. Pozostaje śmiech i niedowierzanie. Ten surrealizm pomieszany z hiperrealizmem. Co za klimat? Rejs jest jak sen na jawie. Taki sen, który tłumaczy jawę właśnie dlatego, że jest taki skrajny i absurdalny. A zarazem właśnie dlatego tak prawdziwy. Rejs jest epopeją, w której Polska powojenna wyraziła całą swą monstrualną, tak, monstrualną śmieszność i wzniosłość zarazem. Oto płynie po Wiśle statek i jest to Polska na nieodgadnionych nurtach świata, nowoczesnego świata. Polska zajęta jak zawsze sobą, swoją groteską, swoją beztroską egzystencją, swoim rytuałem i swoją głupotą, swoją niby kulturą, swoim niby życiem. A dokąd płynie ta Polska? Dokąd płynie ten statek? To nikogo na statku nie interesuje, nie obchodzi. Z prądem czy pod prąd, na wschód czy na zachód i dlaczego ani tu, ani tu? Nieważne. Ważne, że płynie. Płynie sobie Polska, płynie po pięknej krainie. Czy do katastrofy kolejnej? Do wojny? No przecież wiadomo, że tak, skoro ich tyle było. Ale kto miałby ochotę się tym jeszcze przejmować, nad tym zastanawiać? Będzie co będzie. Chwilotrwaj. Ważne, że się płynie, póki płynie. Świat to jest nieuchronność. Nie mamy na niego wpływu. Płyńmy więc, póki się płynie i nie myślmy, co będzie za zakrętem rzeki. Skupmy się na sobie nawzajem. Obgadujmy i organizujmy, co się da. Róbmy coś lub nie róbmy nic. Paplajmy. Wzniecajmy małe intrygi. Intrygujmy się wyłącznie sami sobą. Rejs to jest sen. Sen, w którym polska tragedia, polska nieprzytomność i polska ekscytacja sobą wyraża się bawiąc i zarazem przerażając. Śni. Śni. Zaczynamy performance. Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych innych. San Escobar. No, San Escobar. Co już jakby w genach niektórych ludzi.
no, tego najgorszego sortu. Są tematy trudne i pan prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne, ale jak to powiedział kiedyś poeta, są w ojczyźnie rachunki krzywd, więc są tematy trudne i padały różne słowa trudne. Dokąd zmierzacie? Dokąd zmierzasz, Europo? Powstań z kolan i obudź się z letargu, bo w przeciwnym razie codziennie będziesz opłakiwała swoje dzieci. Kształtowania całego systemu sojuszy łączących państwa leżące między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym, Adriatykiem i Kaukazem. To Międzymorze, które wraca do dawnej idei Europy Środkowej, porozumienia wszystkich państw, które łączy historia, kultura, które łączy także doświadczenia podatności na atak ze strony zarówno rosyjskiego, czy dawniej sowieckiego imperializmu, jak i imperializmu z drugiej strony, z niemieckiej. Cholera na wyspach greckich, dezynteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne. To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować, ale sprawdzić trzeba. Jeśli pan mnie pyta jako lekarza, to nie przepisałbym. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje! Kandydatem na urząd ministra obrony w moim rządzie, w rządzie tworzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, jest stojący obok mnie pan minister Jarosław Gowin. Istna ze mnie fabryka wspomnień. Właściwie mógłbym spędzić życie na wytwarzaniu wspomnień. Tymczasem płacą mi za wytwarzanie koronek.
Moje wspomnienia do samego końca będą pozbawione jakiejkolwiek skruchy. Taką miałem pracę i tyle. A pod sam koniec może faktycznie przesadziłem, ale wtedy nie byłem już sobą, wszystko mi się mieszało. Poza tym świat walił się w gruzy. Pomimo moich dziwactw, a mam ich naprawdę wiele, to uważam, że jestem człowiekiem, który sądzi, że do życia potrzebne jest tylko powietrze, jedzenie, picie, wydalanie, no i poszukiwanie prawdy, a cała reszta jest nadobowiązkowa. Podczas urlopu zacząłem mieć czas i dopadło mnie myślenie. W dodatku była jesień. I uświadomiłem sobie, że myślenie nie jest niczym dobrym. Mogłem się tego spodziewać. W opinii moich kolegów jestem człowiekiem spokojnym i zrównoważonym. Tak, jestem spokojny. Ale często podczas dnia moja głowa zaczyna głucho huczeć jak piec krematoryjny. Jestem spokojny. Rozmawiam, podejmuję decyzje jak każdy, tylko że gdzieś przy barze nad szklaneczką Finé nagle wyobrażam sobie człowieka, który wchodzi z karabinem i odpala ogień. W kinie albo w teatrze widzę, jak odbezpieczony granat toczy się pod rzędami foteli. Na placu publicznym w świąteczny dzień obserwuję eksplozję samochodu wypełnionego amunicją. Piękne popołudnie zmienia się w jatkę, krew płynie po bruku. Strzępy ciał przyklejają się do murów albo wylatują w powietrze i przez okno wpadają do talerzy z niedzielną zupą. Słyszę krzyki, jęki ludzi, których wyszarpane przez wybuch kończyny są jak odnóża owadów wyrywane przez małego chłopca. I słyszę tępe milczenie ocalałych, zapowiedź długotrwałego strachu. Jestem spokojny? Tak, tak. Ja zachowuję spokój, cokolwiek się zdarzy. Obrazy, które mnie nachodzą, no to one nie są w tym najgorsze. Takie wizje nawiedzały mnie już wcześniej, w dzieciństwie. No. W każdym razie, zanim trafiłem do centrum kaźni, w tym sensie wojna jest tylko urzeczywistnieniem owych obrazów, a ja zdążyłem się przyzwyczaić do owych krótkich scenariuszy. I myślę, że trafnie komentują marność tego świata. Natomiast tym, co jest naprawdę trudne i ciężkie, jest zajmowanie się myśleniem. Zastanówcie się, o czym wy myślicie w ciągu dnia. Myśli praktyczne lub mechaniczne, planowanie działań, planowanie czasu, problemy w pracy, kłopoty finansowe, fantazje seksualne. Pominąwszy myśli tego typu, zostaje niewiele, prawda? Chyba każdy ze mną się zgodzi. Przytrafiają się, rzecz jasna, inne chwile, na przykład nieoczekiwanie między dwie reklamy proszku do prania wciśnie się gdzieś przedwojenne tango i nagle co? Cyk, wspomnienie z dzieciństwa, zabawa w wojnę z kolegami, śmiech, okrzyki radości, przerażenia. Miewacie ludzkie myśli. Aha, ale są to niezwykle rzadkie chwile. Bo jeżeli człowiek zaniecha pracy, zwykłej codzienności, codziennej bieganiny i poświęci się jednej tylko myśli, dzieje się coś odwrotnego. Wszystko powraca ciemną i brudną falą. Powracają wspomnienia, tchórzostwo, fałsz.
niegodziwości, które dotykają wszystkich. Nic dziwnego, że człowiek wynalazł pracę, alkohol, rozmowę o niczym. Nie dziwi ogromny sukces telewizji. Przepraszam bardzo, chwila na wymioty, zaraz jestem. Przepraszam, przepraszam Państwa bardzo. A jest taka jedna z moich małych przypadłości jeszcze z dzieciństwa. Nie, nie, żartuję. To zdarzyło się po raz pierwszy podczas wojny, nie wiem, w 1941 w Kijowie, może w Żytomyrzu, konkretnie nie pamiętam. Moim młodzieńczym marzeniom życie pogruchotało gnaty. Wojna poczyniła we mnie wielkie spustoszenia. Już tylko gorycz i długotrwały wstyd. Prawdę mówiąc, niewiele mam jeszcze zainteresowań. Być może literatura, ale też nie do końca jestem pewien, czy to nie jest przyzwyczajenia. Być może właśnie dlatego spisuję swoje wspomnienia, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie jeszcze cokolwiek poczuć. Chciałbym sobie wzburzyć krew, sprawdzić, czy jestem w stanie jakkolwiek cierpieć. Ciekawe ćwiczenie. Cierpienie. Przecież powinienem wiedzieć, czym ono jest. Wszyscy Europejczycy z mojego pokolenia musieli przez to przejść. Tylko że ja bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że widziałem więcej niż większość. Poza tym ludzie szybko zapominają. Stwierdzam to każdego dnia. Nawet ci, którzy tam byli, gdy o tym mówią, używają gotowych myśli i sformułowań. A telewizja bombarduje nas wielkimi liczbami o długich ogonkach zer. No, tylko że kto z was kiedyś naprawdę pochylił się nad tymi cyframi i zastanowił, co tak naprawdę znaczą? Zabicie po stronie radzieckiej 20 milionów, po stronie niemieckiej 3 miliony. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej 5,1 miliona, razem 28,1 miliona. Konflikt zbrojny z ZSSR trwał 3 lata, 10 miesięcy, 16 dni, 20 godzin i 1 minutę, czyli 34 tysiące i 4 godziny, albo 2 miliony 40 241 minut. Po stronie niemieckiej mamy 64 516 ofiar miesięcznie, 2117 zabitych dziennie, 88 zabitych na godzinę. Po stronie żydowskiej, licząc również Żydów radzieckich, 109 677 ofiar miesięcznie, czyli 3599 zabitych dziennie, czyli 150 na godzinę. Wreszcie po stronie radzieckiej 430 108 ofiar miesięcznie, 14 114 dziennie, 588 ofiar na godzinę, łącznie 728 zabitych na godzinę, 13,4 ofiary na minutę. Namawiam was, kontynuujcie sami, aż ziemia usunie się wam spod nóg. Z tego wszystkiego płynie wniosek, pozwólcie, że zacytuję tę trafną myśl Sofoklesa. Najprzedniejszą rzeczą nie żyć. Schopenhauer zresztą pisał podobnie. Najlepiej by było, gdyby niczego nie było. To prawda, żyjemy w najgorszym świecie z możliwych. Ale przecież ktoś mógłby powiedzieć, wojna skończona. Wyciągnęliśmy wnioski z tej okrutnej lekcji, to już się więcej nie powtórzy. Jesteście pewni, że wyciągnęliśmy wnioski? Jesteście pewni, że to się więcej nie powtórzy? A w ogóle jesteście pewni, że wojna skończona? Prawdę mówiąc, wojna nie kończy się nigdy. Albo skończy się wtedy, kiedy ostatnie dziecko urodzone podczas wojny dożyje spokojnie swojego pogrzebu, ale nawet wtedy wojna będzie żyć w głowie jego dzieci, a potem w głowach dzieci, tych dzieci. Do czasu, aż dziedzictwo zblednie, wspomnienia zatrą się, a ból ustanie. Wiem, co myślicie. To wstrętny człowiek. Człowiek zły, zepsuty do szpiku kości. Łajdak.
powinien gnić w więzieniu za kratami, a nie zanudzać nas tutaj swoją filozofią na wpół skruszonego faszysty. Jestem winny. Wy nie jesteście. To świetnie. Ale przecież musicie umieć powiedzieć sobie, że na moim miejscu robilibyście dokładnie to samo. Być może z mniejszą gorliwością, ale może też z mniejszą rozpaczą. Tak czy inaczej robilibyście to samo. Myślę, że mam prawo przyjąć za fakt potwierdzony przez historię współczesną, iż wszyscy, no dobrze, może prawie wszyscy, w danych okolicznościach robiliby to, co im się każe. Wybaczcie, ale marne macie szanse, aby być wyjątkiem od tej reguły nie większe niż ja. Jeśli urodziliście się w kraju lub w epoce, w której nikt nie zabija waszych żon i dzieci, ale też nie każe wam zabijać cudzych żon i cudzych dzieci, to chwalcie Boga i idźcie w pokoju, ale w głowie niech zawsze zostanie wam ta myśl. Macie być może więcej szczęścia ode mnie, ale nie jesteście ode mnie lepsi. Bo niebezpiecznie robi się od chwili, w której arogancko pozwolicie sobie na to poczucie. Lubimy przedstawiać państwo totalitarne lub nie zwykłemu człowiekowi, ale zapominamy przy tym, że państwo tworzą ludzie i tylko przypadek decyduje o tym, że ktoś znajduje się po dobrej stronie karabinu, a ktoś po złej. Owszem, byli też sadyści i zwyrodnialcy, ale to nie jest problem. Sadyści i zwyrodnialcy byli i będą zawsze i wszędzie na naszych bezpiecznych przedmieściach, aż roi się od pedofilów i zwyrodnialców. Nie o to chodzi. Zwyczajni ludzie, z których składa się społeczeństwo, zwłaszcza w niepewnych czasach. Oto prawdziwe niebezpieczeństwo. Prawdziwym zagrożeniem jestem ja. Jesteście wy. Jeśli nie przekonałem was, lepiej nie słuchajcie dalej. Niczego nie zrozumiecie. I będziecie się dalej oburzać. Bez żadnej korzyści dla mnie i dla was. Roli oficera Aue z słynnej powieści Jonatana Littela Łaskawe wystąpił Rafał Szumera. Bardzo proszę o klaski dla Rafała. Nie. Oddaję teraz głos za momencik naszemu gościowi. Proszę zostawić ten leżak. Zostawiamy leżak, rekwizyty zostają. Andrzej Leder, gorące brawa. Zapraszam cię, Andrzeju. Umówiliśmy się, proszę twój mikrofon. Umówiliśmy się, panowie jeszcze kończą ustawiać sprzęt, który nam pomoże. Natomiast myśmy się umówili, że dzisiaj rozpoczniemy prelekcją. Andrzej Leder wygłosi krótki wykład, który wprowadzi nas w problematykę dzisiejszego spotkania. Ten wstęp oczywiście dzisiejszy miał na celu głównie poruszyć naszą wyobraźnię, pootwierać różne konteksty rozmawiania o wojnie w Polsce w kontekście i naszej przeszłości i przeszłości europejskiej. Natomiast chcemy mówić o tym, co być może nas czeka, a być może właśnie się już dzieje. I właśnie tego będzie dotyczył wykład.
A potem przejdziemy do dyskusji. Andrzeju, oddaję tobie głos i przestrzeń. Bardzo cię proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście to wprowadzenie było, powiedziałbym, w punkt w stosunku do tego, o czym chciałbym mówić. Ten wykład, czy to wystąpienie zatytułowałem Wojna, która nadchodzi. Ale właściwie wojna już jest. Tylko nie jest akurat aż tak obecna w Polsce, w tym sensie, że jak na razie nikt nikogo nie zabija i nie robi tych wszystkich rzeczy, o których tutaj przed chwilą była mowa. Ale ona już jest przede wszystkim na globalnym południu. I to trzeba widzieć. To znaczy jesteśmy bardzo blisko toczącej się niezwykle brutalnej wojny. Ona u nas dopiero nadchodzi. I pytanie na temat tego, co jest symptomem albo takim znakiem tego, że wojna nadchodzi. Pytanie, które trzeba zadać, żeby tego rodzaju opowieść nie była tylko takim no, krakaniem, to znaczy takim, o, bójmy się, coś nadchodzi, jakaś wojna, jakieś straszne rzeczy. Otóż symptomem jest zmiana w imaginarium, w przestrzeni wyobraźni, która jak gdyby reguluje nasz dyskurs, nasz sposób przeżywania, myśli, słowa, którymi się posługujemy. I w tym sensie te fragmenty, które zostały pokazane, w szczególności ten monolog ostatni, bardzo są w punkt, bym powiedział. On mówi właśnie o tym, że symptomem, który zwiastuje wojnę, jest coś, co dzieje się w zbiorowej wyobraźni. Filozofem, którego przywołam akurat w związku z tym, jest Jan Patoczka, czeski myśliciel, fenomenolog, który napisał taki dla mnie bardzo poruszający esej, który nazywa się Wojna w wieku XX i wiek XX jako wojna. A to, do czego się odwołuje, to jest jego takie rozdzielenie na dzień i noc. No, ogólnie rzecz biorąc, dzień to jest pokój, a noc to jest wojna. I on bardzo wiele mówi o czymś, co można by nazwać zmianą stylu, czy zmianą wrażliwości, która towarzyszy pojawieniu się nocy, czyli tego czasu wojny. Ja bym powiedział, że takim bardzo uderzającym elementem jest na przykład status ironii. Ironia jest pokojową formą retoryczną. Wojna, czy czas wojny, zmniejsza moc ironii. Tak naprawdę wobec pewnych obrazów, wobec pewnych emocji, wobec pewnych doświadczeń bardzo trudno być ironicznym. Bezradność, ja bym powiedział, dzisiejszych obrońców pokoju wobec tych, którzy już niosą w sobie wojnę, między innymi polega na tym, że próbują ironizować na temat okrzyków, bo ja wiem, wyzywających ich w taki czy inny sposób. Ironia jest bezskuteczna wobec tego, co niesie wojna. Jakie obrazy zaczęły być tym, co przyniosło tą zmianę wrażliwości, o której mówię, albo zmianę w imaginarium, albo zmianę w sferze wyobraźni. O tym oczywiście możemy dyskutować i jest wiele różnych takich momentów, scen, przełomów, które tą zmianę niosły na początku już XXI wieku, bo nie mówię o wojnach XX wieku. Dla mnie na pewno takim obrazem są płonące wieże World Trade Center. To był obraz, który znaczył, skończył się pokój. Wojna przyszła do was. I to był akt wojenny skądinąd, który był
niesłychanie nowy, takiej wojny nigdy nie było wcześniej, a jednocześnie był nieprawdopodobnie skuteczny. Oczywiście on zaczął zmieniać wyobraźnię przede wszystkim świata zachodniego, no przede wszystkim Ameryki. W Ameryce pojawiły się wtedy słowa i obrazy, które wrażliwość tego społeczeństwa głęboko zaczęły transformować. I to, jak dzisiaj może mówić Trump, jak cała partia republikańska właściwie mówi to, co mówi Trump, jest w pewnym sensie zmianą, która idzie za tym, co zdarzyło się wtedy. Chociaż oczywiście do tego doszło wiele, wiele innych wydarzeń. Od tego czasu też, wydaje mi się, już nie można mówić o Zachodzie, można mówić o globalnej północy, która jest w stanie cichej na razie wojny, chociaż nie takiej cichej, bo w końcu ta wojna się toczy, z globalnym południem. Co dzieje się właściwie z takim imaginarium, z taką sferą wyobraźni, która zaczyna być określana przez znaki wojny, przez te właśnie symbole czy obrazy, które przynależą nocy. Zaczyna osuwać się w gwałtowną emocjonalność. Między innymi dlatego ironia przestaje być skuteczna i możliwa, bo wobec takich emocji jak nienawiść, jak skrajne poświęcenie, jak pogarda i pragnienie wzniosłości, ironia jest słaba, nie działa. Oczywiście wyobraźnia wojny oparta jest na antagonizmie. Zawsze musi być oparta na tym, że istnieje wróg. I wyobraźnia wojny buduje całą swoją obrazowość i emocjonalność na bardzo głębokiej napięciu antagonizmu. Pierwsze więc obrazy wojenne to są obrazy triumfu i klęski i zniszczenia, oczywiście zniszczenia wroga. Skąd one zwykle czerpią? Zwykle czerpią albo z historii, albo z aktualności pewnych. Z historii wiadomo, szarża wiedeńska. Mamy obraz, który opowiada o naszym triumfie. No i tak dalej, tutaj można ciągnąć. Oczywiście pewną sztuką właśnie celującą we wzniosłość jest zamienienie materialnej klęski w moralne zwycięstwo, akurat w Polsce Mistrzostwo Świata. Nie dotyczy to jednak tylko Polski. Na przykład wyobraźnia wojenna w Anglii Brexitu wyraża się w takich obrazach jak ten słynny film, który pewnie część z Państwa oglądała, o Dunkierce. Anglicy opuszczają Europę, ale jak wzniosły, szlachetny i bohaterski sposób. To jest też w gruncie rzeczy film o wojnie, który czerpie z zasobu historycznych doświadczeń społeczeństwa czy państwa angielskiego, ale jednocześnie tak naprawdę opowiada o wojnie, która już toczy się dzisiaj. Jeżeli wojna sięga po obrazy współczesności i oczywiście nie ta wojna, która już się toczy, ale ta wojna, która dopiero nadchodzi, to zwykle używa figur retorycznych, metonimi, synekdochy, pokazuje pars pro toto, czy coś, co w sobie skupia tylko zapowiedź tego, co ma się zdarzyć. No, oczywiście obrazy defilad, wzniesione do góry jakieś rakiety na jakichś pojazdach, które miażdżą bruk, ale my wiemy dokładnie, że za tym idzie zniszczenie miasta, że za tym idzie pole ruin albo pole trupów. Oczywiście pola trupów nikt w tym momencie nie pokazuje. Pokazuje czołgi albo inne rakiety, które właśnie wędrują. To przemieszczenie sensu jest potrzebne, bowiem za tymi nowymi wyobrażeniami
tkwią pragnienia. Pragnienia prostych, brutalnych i często strasznych rozkoszy. W czasie dnia, jak to nazwał Patoczka, w okresach pokoju, te pragnienia są zwykle uśpione. One nie są dopuszczone do tego, żeby się realizować, a jeżeli są dopuszczone, to w bardzo, bardzo małym stopniu albo w bardzo, bardzo przetworzonej formie. To, co mówił tutaj Littel ustami swojego bohatera. Nasze przedmieścia roją się od różnych morderców, pedofilii i innych takich, ale to jest jednak margines. Ale w większości nas tkwią pragnienia, których nawet się sami nie domyślamy, o tak to bym określił, a w każdym razie bardzo chętnie im zaprzeczamy. Pragnienie przemocy, pragnienie gwałtu, pragnienie rozchylania warg przemocą, pragnienie rozpruwania brzuchów albo odrąbywania głów, pragnienie upokarzania. To wszystko gdzieś tkwi i czeka na to, żeby przyszedł taki czas, kiedy będzie mogło się ujawnić. I takie obrazy, które pokazują tylko defiladę albo tylko lecące samoloty, w gruncie rzeczy już przywołują coś, co syci te pragnienia. Bo my wiemy, że rakieta kiedyś w coś walnie i coś zniszczy, kogoś zabije. To już idzie. Ta rozkosz mordu, która w ostatecznym rozrachunku za tym wszystkim się kryje, już jest obudzona. W czasach pokoju ujawnianie tego rodzaju pragnień jest obłożone anatemą. Bardzo to jest trudno robić. I w związku z tym, kiedy wyobrażenie wojny się budzi, musi zawsze szukać takich dróg, powiedziałbym, obocznych, żeby móc wyrazić te pragnienia. Pokój oczywiście próbuje dostarczać innych rozkoszy i ma dwa podstawowe źródła, które dają ludziom pewnego rodzaju zaspokojenie. Pragnienie wspólnoty, które jest bardzo silnym ludzkim pragnieniem i pragnienie zaspokojenia swojego takiego podstawowego głodu, ja bym powiedział narcystycznego głodu, używając psychoanalitycznej terminologii. To drugie pragnienie zaspokaja konsumpcja. Cały czas konsumując, można zaspokajać tego rodzaju pragnienie. Ale to nie znaczy, że te mroczne znikły, one są obecne i przyczajone. Mimo tego, że zaspokajamy inne pragnienie. I teraz, gdy pragnienia płynące z innych źródeł słabną, gdy rozkosze konsumpcji albo się nudzą, albo stają się niemożliwe, to budzi się ten inny rodzaj pragnień i tworzy się dla niego miejsce. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pragnienie wspólnoty społecznej przede wszystkim, zostało rozmontowane przez neoliberalną rewolucję. Praktycznie cała globalna północ przeszła na takie wyznanie wiary, że wspólnota w pewnym sensie jest już niepotrzebna. Potrzebne jest to, żeby każdy indywidualnie dążył do sukcesu i indywidualnie zaspokajał swoje pragnienia, konsumując coraz więcej. Do Polski, jak wiadomo, to ten model społeczeństwa, można powiedzieć, ta ideologia weszła w okresie transformacji. I przez jakiś czas to działało. Takie zgłodniałe społeczeństwo, jakim było polskie społeczeństwo, konsumując bardzo mocno zaspokajało swoje pragnienia. Ale ten potencjał zaczął się wyczerpywać. Dla jednych samo konsumowanie przestało być aż tak atrakcyjne. Dla innych ono okazało się być niemożliwe. Bardzo wielu ludzi po prostu
uznało, że to jest niedostępne. I wtedy wojna, która już się toczy od dłuższego czasu na południu, stanęła u naszych bram. A skąd wzięła się wojna na południu? Po pierwsze, ta wojna trwa od dawna, ale jej ostatnią fazę można opowiedzieć w taki sposób. Na początku nowego tysiąclecia globalna gospodarka wciągnęła w swój obręb żywność. To jest bardzo drobne, wydawałoby się, wydarzenie. Na największej giełdzie żywności w świecie, giełdzie w Chicago, zaczęto sprzedawać kontrakty terminowe na żywność, czyli tak zwane futures. Kontrakty terminowe powodują, że ceny danego obiektu, towaru, przestają być dyktowane przez aktualną podaż i popyt, tylko stają się elementem presji finansowej. To znaczy można lokować kapitał w cenach danego towaru. To spowodowało, cały czas mówimy o czymś, co wydaje się nudne, ezoteryczne i bardzo odległe od rozważań o wojnie. To spowodowało, że ceny żywności na początku wieku powędrowały mniej więcej 5-6-krotnie w górę. Bez tego, żeby był jakiś straszny kryzys żywnościowy. Jednocześnie katastrofa klimatyczna, która już wtedy się działa, spowodowała, że na południu coraz trudniej było wytrzymać na wsi i ludzie się coraz bardziej przemieszczali do miast. Z jednej strony w miastach było coraz więcej ludzi, tak, aglomeracje takie jak Delhi, Bombaj, Kair. Z drugiej strony nie było dostępu do żywności. Żywność była coraz droższa. No i zaczęło się w Tunezji. Jak wiadomo, jakiś młody chłopak się spalił. Od tego zaczęła się arabska wiosna. Arabska wiosna, która szybko zamieniła się w wojnę domową. Tak brutalną, że właściwie dawno nie było tak brutalnych wojen w świecie. Ta wojna domowa wypędziła miliony ludzi z domów i otworzyła bramę Afryki poza tym. I ci wszyscy ludzie zaczęli przeć na północ. I co oni nieśli ze sobą? Oni nieśli ze sobą strach, gniew, nienawiść, przerażenie tym, co się dzieje. Myśmy to wszystko widzieli w 2015 roku. Widzieliśmy tych ludzi, którzy stoją u bramy Europy i są przerażeni, albo są wściekli, albo są pełni nienawiści, albo są pełni rozpaczy. Te obrazy zaczęły organizować naszą wyobraźnię. One zaczęły organizować naszą wyobraźnię w taki sposób, że bardzo łatwo było niektórym politykom powiedzieć, to jest groza, to co idzie. No, słyszeliśmy cytat. Nasza wyobraźnia zaczęła postrzegać świat już przez pryzmat tego, co Patoczka nazwał nocą. A te obrazy też niosły te uczucia, które w tych ludziach tkwią. Nienawiść, przerażenie, pogardę. I te uczucia zaczęły się domagać swojego rodzaju rozkoszy. Czyli tego rodzaju rozkoszy, który podsumowując oznacza rozkosz z mordu. To oczywiście nie dotyczy tylko Polski. Ten nastrój i ten klimat zaczął określać całą sferę świata zachodniego. Ta wojna przeniosła się w obszar naszego myślenia, a o naszym myśleniu mówię jako o myśleniu globalnej północy. Oczywiście wtedy pojawiły się obrazy walki, obrony tej wiedeńskiej, czy też wroga, zemsty na tym wrogu, pogardy wobec niego. I to jest coś, co już zaczęło żywić pragnienia.
pragnienia, które dotychczas były w ogromnym stopniu uśpione. Co jest bardzo ciekawe, czy takie poruszające, trochę straszne też, to że najsilniej albo bardzo silnie to ten mechanizm działa w tych krajach, gdzie tak naprawdę tych ludzi jest bardzo niewielu. No, Polska jest tu akurat idealnym przykładem. Ilość ludzi, którzy wtedy dotarli do Polski, jest prawie żadna. Siła oddziaływania obrazów i wyobrażeń dotyczących wojny była na tyle duża, że zmieniła i historię polityczną, i też pewien rodzaj kulturowej wrażliwości polskiego społeczeństwa. Co będzie z tym dalej? Nie jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy dominującym pragnieniem jest chęć mordu i dominującą rozkoszą jest mord zrealizowany. Ale już na przykład pragnienie pogardzania bardzo dobrze się realizuje. I politycy, którzy potrafią grać pragnieniem pogardy, wygrywają. To, że można mówić, że tymi lub innymi można pogardzać. Co więcej, że pogarda wobec kogoś tam jest naturalna, a zakazują pogardy lewacy albo ci, którzy używają języka politycznej poprawności, daje sukces polityczny. Cały tak zwany backlash, który się dokonał w wielu zachodnich społeczeństwach, społeczeństwach globalnej północy, który między innymi polega na zakwestionowaniu tego, że nie można na przykład pogardzać kobietami. Mówi, a dlaczego nie? To jest wielka frajda. I ta siła tego właśnie bierze się z tego, że to pragnienie tkwi w ludziach. Oczywiście to jeszcze nie jest, choć czasami już jest, przemoc bezpośrednia, ale to już jest pewien rodzaj rozkoszy, który toruje drogę rozkoszy mordu. I tam, gdzie globalna północ dotychczas syciła rozkosz, konsumując coraz więcej, co jak wiadomo się załamało z różnych względów, pojawiło się zupełnie nowe źródło rozkoszy. Ten rodzaj pragnień i rozkoszy, które Patoczka nazwał sferą nocy. Dziękuję bardzo. Miałem kilka pomysłów na pierwsze pytanie, ale oczywiście wyprzedziłeś mnie, zanim zdążyłem je zadać, już na nie odpowiedziałeś częściowo. Natomiast to, od czego chciałbym zacząć, co wydaje mi się takie nie do końca przekonujące, no to jest to, że ta kultura dnia, że ona jest oparta, ten filar narcystyczny związany z konsumpcją, z tym się zgadzam w pełni. Natomiast powiedziałaś o tym drugim filarze, o tej potrzebie wspólnoty i że właśnie czas pokoju to jest czas budowania wspólnoty, to jest czas, kiedy to pragnienie jest realizowane i dzięki temu właśnie ten czas pokoju może trwać. Natomiast z drugiej strony powiedziałaś o tym, że neoliberalizm nie uwzględniał wspólnoty, stawiał na indywidualizm. To jest oczywiście prawda. Natomiast ja się zastanawiam, czy to pragnienie wspólnoty właśnie, czy ono nie realizuje się jednak przede wszystkim w czasie nocy, czyli w okresie, kiedy wykluwa się lub trwa wojna. To bardzo widać, moim zdaniem, wyraźnie też na przykładach, że to jest właśnie pojawiający się wróg, realny lub imaginatywny, to jest właśnie to, co tworzy, co scala, co funduje wspólnotę. Widać to bardzo wyraźnie w Polsce, kiedy straszymy się nawzajem wrogiem tym wewnętrznym, prawda? I to scala nasze wspólnoty. Ale to też widać myślę, w takiej
polityce, czy nawet metapolityce amerykańskiej, takiej neokonserwatywnej, że ponieważ, jak mówi Baudrillard, Ameryka nie istnieje, społeczeństwo, wspólnota amerykańska jest fikcją, jest wyłącznie deklaratywna, w związku z tym, żeby ją urealnić, to już mówią politycy neokonserwatywni i ich ideolodzy, no musimy znaleźć sobie wroga, prawda? I teraz ten globalny terroryzm, jakkolwiek oczywiście istnieje, to jednocześnie jest nam bardzo na rękę, ponieważ pozwala nam konsolidować nasze społeczeństwo i tworzyć wspólnotę. Więc jak to jest z tym pragnieniem wspólnoty? Może mówimy o różnych potrzebach, kiedy budujemy wspólnotę w czasie wojny, w czasie pokoju, ale to słowo jest to samo, w związku z tym bardzo chciałbym poprosić Ciebie o taką uszczegółowienie tej kwestii. Dotknąłeś sprawy, nad którą się zresztą zastanawiałem, przygotowując to wystąpienie, bo w języku polskim wspólnota jest tak zrośnięta ze słowem wspólnota, czy z pojęciem wspólnota narodowa i wspólnota właśnie, której ukształtowała się w gruncie rzeczy w defensywie, ja bym powiedział, w obronie czegoś, że użycie określenia wspólnota, community w takim, powiedzmy, bardziej europejskim sensie, natychmiast nasuwa skojarzenie z tą wspólnotą z jakiejś społeczności atakowanej, muszącej się bronić, ginącej i no wszystko, co niesie ze sobą polska taka retoryka męczeńsko-narodowa. I to jest oczywiście problem. Ja, jeżeli używam określenia pragnienie wspólnoty, to zdecydowanie odwołuję się, dlatego zresztą użyłem słowa wspólnota społeczna. Odwołuję się raczej do tego ideału, który niosła rewolucja francuska, takiej wspólnoty ludzi wolnych, którzy dążą do pewnego rodzaju sprawiedliwości jako pewnego celu, do którego który ich niesie. I w pewnym sensie nie muszą w tym momencie walczyć o przetrwanie, tylko raczej, dlatego umieściłem to po stronie pokoju, tylko raczej muszą próbować zrealizować pewien ideał, który jest bardzo trudny do realizacji nawet w czasach pokoju. Ja myślę, że w Polsce i na pewno moje doświadczenie jest takie, takim momentem próby realizacji tego typu wspólnoty był okres pierwszej Solidarności. To znaczy to, co działo się mniej więcej w 1980-81 roku, to był okres prawdziwej rewolucji społecznej, która zupełnie nie miała charakteru, a w każdym razie w tych środowiskach, z którymi ja miałem mniej lub bardziej kontakty, nie miała charakteru rewolucji narodowej w takim sensie, jak dzisiaj byśmy łatwo o tym mówili, tylko była przede wszystkim właśnie rewolucją pewnej wspólnoty i pewnej sprawiedliwości. Była naprawdę zrealizowaną utopią. I w tym sensie wspólnota dla mnie oznacza przede wszystkim ten rodzaj doświadczenia. I myślę, że gdybym nie przeżył świadomie tego czasu Solidarności, jako 20-latek wówczas, to po prostu bym nie wiedział, że to jest możliwe. Bym uważał, że to jest jakaś bajka. Ale ja wiem, że to jest możliwe. To znaczy dążenie do tego rodzaju sprawiedliwej wspólnoty, która nie musi się bać czegoś i strach nie jest jej podstawowym spoiwem i w związku z tym wojna nie jest jej podstawową wyobraźnią, jest na pewno czymś, co jest częścią tej wrażliwości pokoju. I wydaje mi się też, że jednym z najbardziej destrukcyjnych elementów tej neoliberalnej rewolucji, która nastąpiła gdzieś tam na przełomie 70. i 80. lat XX wieku, a który najsilniej wyraża słynne stwierdzenie Margaret Thatcher, że społeczeństwo nie istnieje, było właśnie uniemożliwienie marzenia czy pragnienia tego rodzaju sprawiedliwej wspólnoty. Że to zostało, powiedziałbym, zdelegalizowane. I to też spowodowało, że jedynym rodzajem zaspokojenia pragnień ludzkich stało się w gruncie rzeczy konsumowanie. To moim zdaniem uruchomiło pewien rodzaj błędnego koła,
którego koszty ponosimy dzisiaj również w postaci tego nadchodzącego cienia wojny. Ja nie mówię, że ta wojna w naszym świecie na pewno przyjdzie w takiej postaci, w jakiej ona teraz się toczy, na przykład w Syrii. Niekoniecznie, albo na wschodzie Ukrainy. Też myślę, że to bardzo zależy od wielu ludzi, że to jest sprawa też, na którą mamy wpływ. Ale na pewno ten cień już nad nami wisi. A taka druga rzecz, która może jest w ogóle taką kwestią bardzo szerokiego planu, powiedzmy historyzoficznego czy historycznego w ogóle dziejowego. Bo ta metafora patoczki dnia i nocy, ona jest wyraźnie metaforą nawiązującą do cyklu przyrodniczego, prawda, który jest kołem. To znaczy, że jest to nieuchronne, że po dniu przychodzi noc i że po nocy przychodzi dzień. Myśmy się trochę, myślę, zwłaszcza po II wojnie światowej, znaczy w ogóle to jest chyba trochę w duchu nowoczesnej wyobraźni, ale zwłaszcza po II wojnie światowej, tak? Chyba przyzwyczaili trochę do takiej myśli, że ta noc już najgorsza jest za nami i być może jesteśmy w stanie tak zrobić, żeby noc już nie przyszła, tak? Znaczy, że zbudujemy świat, w którym ostatecznie zatriumfuje pokój. Nigdy więcej wojny, słynne hasło i tak dalej. I teraz pytanie jest takie, bo widzimy, że chyba to przestaje działać. Znaczy, że ta powojenna nadzieja czy mobilizacja, prawda? Też pisałeś o tym w wielu tekstach, chętnie bym jeszcze to podrążył. Ta powojenna mobilizacja z różnych skonfliktowanych grup społecznych, prawda? Że on w kierunku konsensusu, żeby właśnie się dogadać, trochę zrezygnować z siebie po to, żeby właśnie wojna nie przyszła, że to się wyczerpuje na naszych oczach, prawda? Więc wydaje się, że rzeczywiście ta retoryka nigdy więcej wojny i wiara w to, ona upada, gdzieś podkopuje być może nawet fundamenty nowoczesnego projektu. I teraz pytanie jest dla mnie znowu o przyczyny. Dlaczego? Czy to jest w ogóle niemożliwe? Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Patoczka, że dzień po dniu musi przyjść noc, że to jest prawo po prostu biologiczne, że wojna wraca? Czy też był jakiś błąd w tym, jak zaprojektowaliśmy powojenny świat w Europie, w różnych miejscach, że to znowu się dzieje? Czy to jest jakiś może właśnie błąd, zaniedbanie? Co to jest i jak się do tego odnosi? Czy rzeczywiście musimy się pogodzić z tym, że prędzej czy później wojna przyjdzie również do nas w formie ekstremalnej? Czy też możemy budować taki projekt, taką wizję, takie marzenie, odpowiedzialnie, że wojna nie przyjdzie i że budowanie tego marzenia, ono może rzeczywiście ją bardzo powstrzymać. Jak o tym myślisz? Oczywiście na to pytanie można odpowiadać na bardzo wielu różnych poziomach, ale może zacznę od samego Patoczki, to znaczy jego tekst jest tekstem, który poza właśnie takim odwołaniem się do pewnego fenomenu natury, jest tekstem, który nie jest jednoznacznie za pokojem. Znaczy w pewnym sensie Patoczka pisze, zły pokój jest gorszy niż wojna. To zresztą było nieprzypadkowe. Patoczka bardzo cierpiał z powodu tego, jak Czesi łatwo godzili się na zniewolenie przez najpierw stalinowski komunizm, a potem po inwazji 68 roku. Ale i gdzieś w jego oczach zły pokój, tak, pokój zakłamany, pokój oparty na niesprawiedliwości, musiał zostać przerwany przez noc, która w jakimś sensie przynosiła taką egzystencjalną prawdę, czyli przez wojnę. Myślę, że trochę to jest tekst napisany z rozpaczy. Jak wiele tekstów pisanych z rozpaczy, podobnie jak teksty bardzo przeze mnie szanowanego i często przywoływanego Benjamina, one są przejmujące i przynoszą pewne prawdy, ale trzeba być wobec nich ostrożny, ponieważ rozpacz nie jest najlepszym doradcą. Nie zmienia to faktu, że myślę, że w tym postawieniu sprawy też tkwi odpowiedź na jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, o którym mówisz.
ten pokój, którego byliśmy świadkami, był jednak złym pokojem. Był złym pokojem przede wszystkim dlatego, że ignorował to, że ogromna część świata jest ciągle w stanie wojny, a na pewno w stanie potwornej niesprawiedliwości. I znowu przywołałbym to, co jest moim zdaniem sensem tego eseju Patoczki. Niesprawiedliwy pokój, pokój oparty na okrucieństwie i bezwzględności, zawsze będzie przynosił wcześniej czy później wojnę. I tak jak dobrobyt i spokój globalnej północy był oparty na potwornym innej niesprawiedliwości wobec globalnego południa, tak upraszczając, bo oczywiście te podziały są dużo bardziej skomplikowane, a w szczególności właśnie w tym okresie, który wiąże się z drugą falą globalizacji, nieuchronnie musiała ta niesprawiedliwość przynieść prawdę, która ją zerwała. Czy możliwa jest w świecie ludzkim sprawiedliwość? No to jest naprawdę trudne pytanie. Tak, no, ale ja bym, no to wiesz, różne plany się uruchamiają, ale jeszcze chciałbym pozostać na tym planie takiej ekonomii libidynalnej, czyli tego, jak w nas pracują popędy i co z tym robić, bo mówisz, że czas pokoju to jest czas takiej bardzo opresywnej, radykalnej represji tych popędów, powiedzmy, związanych, no, powiedzmy, późnego Freuda z popędem śmierci, ale nawet jeśli nie wprowadzimy tej hipotezy, no to możemy wyodrębnić w wiązce popędów część tych, które mają skłonność do przemocy, czy z tą przemocą gdzieś się łączą. I że to jest bardzo ostro represjonowane. I rzeczywiście można powiedzieć, wspomniałaś o poprawności politycznej, prawda? Że ona absolutnie jakby piętnuje wszelką mowę nienawiści w sposób taki nienawistny, gwałtowny, kategoryczny, tak? I teraz zastanawiam się, czy powodem złego, czy innym wymiarem złego pokoju, o którym innym niż to, o których do tej pory mówiłeś, to nie jest to, że myśmy nie wypracowali w kulturze zachodniej, tak powiem, okay, północnej, jakichś form uwzględniania tych niszczących popędów i skłonności, które są w człowieku. Tak? Że w imię właśnie walki o to, że nigdy więcej wojny, w imię budowania społeczeństwa racjonalnych, otwartych, etc. podmiotów, afirmatywnych i tak dalej, że myśmy po prostu rozminęli się z pewną prawdą o człowieku. Czyli Little mówi w tym wstępie, kongenialnie zresztą z Jarosławem Markiem Rynkiewiczem, chyba to jest Kinderscenen pada, że w przeciwieństwie do ludzi Zachodu kształtowanych właśnie liberalnie, że Rosjanie od początku wiedzieli, o co w tej wojnie chodzi, prawda? Znaczy, że oni po prostu wiedzieli, że to jest w człowieku i wiedzieli w związku z tym, jak z tym się obchodzić. Znaczy, krótko mówiąc, moje pytanie dotyczy tego, po pierwsze, czy to jest prawda, że w kulturze zachodniej przestaliśmy sobie w ogóle radzić czy stykać się, radykalnie zanegowaliśmy to wszystko, co jest przemocowe w człowieku i że być może dlatego wojna musi do nas wrócić, że to radykalnie wyparte musi radykalnie powrócić. To jest jakby, czy to jest prawda? A jeśli ewentualnie tak, w jakimś stopniu, to jak? Czy ty wiesz, jak uwzględniać, tak, żeby te destrukcyjne popędy gdzieś no, miały jakieś ujście, czy w jakiś sposób mogły pracować nie niszcząc przestrzeni pokoju? Ta antropologiczna teza w gruncie rzeczy Freuda, to znaczy, że w człowieku tkwi bardzo silny popęd, nazwijmy to popęd śmierci, czy popęd destrukcji, spowodowała, że na pytanie, które skierował do niego Albert Einstein chyba po I wojnie światowej, Freud takim znanym, znaczy pytanie było, dlaczego wojna? Freud właściwie odpowiedział mniej więcej tak jak ty, czyli że no po prostu w człowieku jest ten popęd śmierci i owszem tłumimy, a od czasu do czasu on musi wybuchnąć i nie ma właściwie na to siły, cyklicznie zawsze będą zdarzać się wojny.
To też jest trochę wypowiedź związana z rozpaczą, dlatego że Freud bardzo przeżył I wojnę światową. Zginął jego syn na froncie. Też on pracował dużo z żołnierzami straumatyzowanymi w okopach. I gdzieś bardzo dużo było jakiegoś takiego bardzo mocnego przeżycia tego. Ale oczywiście hipoteza jest bardzo mocna i niewykluczone, że ona ma coś istotnego w sobie. Ja bym powiedział, że nie zgodziłbym się z tym, że Zachód, póki jeszcze był Zachodem, nie poradził sobie z tą potęgą różnego rodzaju form destrukcyjnych, czy popędów i pragnień destrukcyjnych, bo on, Zachód znakomicie nauczył się, w szczególności w XIX wieku, aczkolwiek zaczął to robić wcześniej, wyprowadzać na zewnątrz. Właściwie można powiedzieć, że od czasu pokoju westfalskiego, czyli po wojnie 30-letniej, która była taką jak na ówczesną skalę I wojną światową, Zachód zaczął bardzo gwałtownie wyprowadzać wojnę poza obręb swoich macierzystych krajów i to właściwie trwa do dzisiaj w dużym stopniu. Co to znaczy wyprowadzać poza? No, jeżeli zdobywa się kolejne państwa, kontynenty, jeżeli wysyła się najbardziej wojowniczych ludzi właśnie tam, i oni tam po prostu wprowadzają wojnę. Znaczy to, co Hiszpanie zrobili z Ameryką Południową, no dzisiaj wiemy, że było po prostu niezwykle brutalną okupacją, która miała charakter skrajnie przemocowy, mord i inne okropne rzeczy, które temu towarzyszyły, były na porządku dziennym. No podobnie wiemy z Afryką kolonizowaną i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, o czym mówią dzisiaj studia postkolonialne, pokazuje to, że ekspansja Europejczyków była czymś po prostu strasznym właśnie w takim wojennym charakterze. Tutaj przykłady można by mnożyć. I do jakiegoś stopnia to trwało również w XX wieku, to znaczy kiedy w obrębie samych krajów europejskich mówiło się o nigdy więcej wojny, to jednocześnie kraje europejskie i instytucje państw zachodnich, bo akurat tutaj Stany Zjednoczone odgrywały istotną rolę, wprowadzały wojnę w bardzo wielu krajach, które istniały poza Europą. Zresztą tutaj Rosja jest też, jako Związek Radziecki, ma swój istotny udział. W tym sensie ta wojna była, czy ten popęd śmierci, jeżeli mówimy tymi freudowskimi kategoriami, był gdzieś bardzo mocno obecny, jednocześnie wyprowadzany. Ale mówi się też, i to jest oczywiście dziedzictwo teorii krytycznej i no, tej całej linii Adorna, Horkheimera i tak dalej, że sam sposób funkcjonowania zachodniego społeczeństwa, przede wszystkim taki dość drapieżny kapitalizm, jest sposobem realizacji popędu śmierci w gruncie rzeczy. To znaczy to, że wszystko jest zamieniane w przedmiot, który można eksploatować, zaczynając od ludzi, których można eksploatować, poprzez to, co dzisiaj jest bardzo istotne, to znaczy, że przyroda jest takim obiektem, który można eksploatować i że ludzka chęć eksploatacji nie zna granic, to znaczy, że można eksploatować, no powiedziałbym, ile wlezie albo ile nasza moc pozwoli, wraca do nas w postaci no, kryzysu czy katastrofy klimatycznej i tego, że być może właśnie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które w ogóle będzie znało jakikolwiek pokój, ponieważ nie wiadomo, czy za kilkanaście lat warunki nasze zmienią się drastycznie. Swoją drogą pierwszy raz w życiu przeżyłem całą zimę i nie spadł śnieg. Po prostu nie spadł śnieg. Jeszcze w zeszłym roku spadł, a w tym roku nie spadł. To czegoś takiego się nie spodziewałem. I w tym sensie wydaje mi się, że ta drapieżność, która tkwi w sposobie realizowania pokoju jak gdyby, ale jednak co to za pokój, tę popędowość bardzo silnie potrafiła wysublimować.
I teraz jest pytanie, czy mogą istnieć takie formy sublimowania tego popędu, które nie będą aż tak destrukcyjne. No ja jako, powiedziałbym, niepoprawny optymista uważam, że mogą. Ale na przykład w związku z tym nie wierzę w różnego rodzaju projekty, które mówią o tym, że ludzie mogliby w takim stanie równowagi żyć. To znaczy w takim, że już nie będą niczego specjalnie pragnąć, nie będą dążyć, nie będą specjalnie chcieli zmieniać świata. Znaczy, wydaje mi się, że ten rodzaj społeczeństwa, które zresztą literacko znalazło swoje eksplikacje, na przykład w książce Herberta George'a Wellsa. Nie pamiętam, jak się ta książka nazywa, ale tam są takie, jest taki świat, w którym z jednej strony są tacy właśnie ezoteryczni ludzie, którzy żyją w permanentnym komforcie i nic nie muszą i niczego nie chcą. I są tacy, którzy wyłażą gdzieś w nocy spod ziemi, nazywają się Morloki, akurat to zapamiętałem, i wyżerają tych, którzy tak sobie żyją w takim świętym spokoju. Otóż ten świat, nawet już nie mówię o tych strasznych Morlokach, tylko mówię o tym, że jest coś tak okropnego w tym świecie takiego, że już nikt niczego specjalnie nie chce, nie potrzebuje i wszyscy są tacy niezwykle spokojni. Właśnie moim zdaniem brak tej dynamiki, która gdzieś głęboko tkwi w tych destrukcyjnych popędach, ale jednocześnie takich, które nas ożywiają w jakimś stopniu. W związku z tym, co by to miało być? Nie wiem, może trzeba polecieć na Marsa, ale nie powiem, żebym miał jasną odpowiedź na to. Natomiast myślę, że ten, powiedziałbym, demiurgiczny, jak to nazwał Blumenberg, aspekt człowieczeństwa jest głęboko związany z tymi siłami i czy popędami destrukcyjnymi i że on w związku z tym nieuchronnie będzie musiał sobie znaleźć jakąś sublimację, aczkolwiek ta sublimacja nie musi polegać na tym, że obcinamy głowy i gwałcimy się wzajemnie. No to już nie sublimacja wtedy chyba. Używam słowa sublimacja. Okej. No, Nietzsche powiedział ustami Zaratustry, nadszedł czas, żeby człowiek wyznaczył sobie cel i daleko wyrzucił przed siebie, prawda, gwiazdę swej nadziei, żeby sobie to odnalazł. I być może, tak, mówi się, że walka ze zmianami klimatycznymi może być, tak, walka z nierównościami, że to jest jakaś szansa. Używamy słowa walka. Okej, okay, oczywiście. Ale w tym kontekście chciałem zapytać o ten aspekt ekonomiczny, bo w sumie zaczęliśmy mówić głównie o tym podłożu takim popędowym wojny, jej być może nieuchronności, a może właśnie możliwości jej odwlekania, bo trochę tak ciebie rozumiem, że jest pewną utopią powiedzenie, że już nigdy wojna nam nie będzie grozić, że wtedy właśnie robi się groźnie, tak jak powiedział Little. Natomiast, że możemy, jakby uprzytamniając sobie cały czas tę możliwość wojny, możemy ją dzięki temu powstrzymywać, opóźniać, tak? Tę strategię rozumiem, ona jest w ogóle bardzo, bardzo grecką strategią. Tutaj od starożytnych Greków się można dużo, dużo nauczyć, prawda? Postęp trwały nie istnieje, jest tylko i wyłącznie powstrzymywanie tych cyklicznie jakoś tam nieuchronnych katastrof, ale można je poprzez obywatelską mobilizację jakoś tam lokalnie na jakiś czas powstrzymywać, odwlekać, prawda? Jeżeli paideia będzie trwała, tak, to... Tylko to, z czym bym się nie zgodził i myślę, że czym różni się nowożytność od greckiego sposobu postrzegania świata, to, że postęp istnieje, tylko nie można powiedzieć, że jest nieodwracalny. To znaczy to, co było, powiedzmy, pewną oświeceniową ułudą, to, że pewien rodzaj postępu już jest ostateczny. To tego chyba nie ma, ale z drugiej strony powiedziałbym, że tak jak Grecy chyba, to co sobie o nich wyobrażamy, mieli takie poczucie, że ich świat jest w pewnym sensie tak doskonały, że już nie ma żadnego miejsca na postęp, to oczywiście nowożytność to jest idea, że postęp zawsze jest możliwy. Natomiast to, z czym chyba się musimy pogodzić, to, że postęp jest kruchy. To znaczy, że każdy stan może też podlegać regresowi i to regresowi bardzo głębokiemu. Chciałbym chwilę jeszcze podrążyć te kwestie ekonomicznych podstaw współczesnej wojny. Tak, mówiłeś o tym dużo, o drugiej fali globalizacji,
o wyzysku. Trzeba użyć tego słowa, myślę, klasycznego marksowskiego słowa wyzysku, który, no, można powiedzieć, na niespotykaną skalę zachodni turbokapitalizm, prawda, uprawia, tylko właśnie nie już na swoim podwórku. Dlatego możemy mieć to wrażenie, że się kapitalizm cywilizował, bo jak się żyje, nie wiem, w jakimś, ileś tam lat temu, 30 być może, tak, w jakimś wysoko rozwiniętym kraju zachodnioeuropejskim, to można już nie widzieć wyzysku, można było go nie widzieć lokalnie, prawda. Natomiast, że to było możliwe dzięki temu, że ten wyzysk na jakąś drastyczną, drakońską skalę zaczął się po prostu realizować gdzie indziej. Był eksportowany tak jak wojna, prawda? Że można było zacząć eksploatować kolonie, a później już te wolne, ale słabo rozwinięte, rozwijające się kraje i można powiedzieć, dzisiaj gdzieś mamy tego raczej w szczyt, niż miałoby być tak, że ten szczyt był, nie wiem, gdzieś tam w XIX wieku na przykład, prawda? Czy w czasach kolonializmu, że dzisiaj to jest na ogromną skalę. Więc czy można w związku z tym powiedzieć, że taką prowokacyjną tezę sformułować, że ten zglobalizowany kapitalizm, kapitał uwolniony w przestrzeni globalną, swobodnie przemieszczający się, nie poddawany żadnej kontroli normatywnej, jak to mówił Bauman, prawda? Że to jest właśnie nic innego, że trzeba to nazwać po imieniu, że to jest wojna, jaką północ czy też zachód toczy z resztą świata. Czy można tak drastycznie to sformułować, czy też trzeba by było jakieś tutaj bezpieczniki powkładać w taką tezę? Ja bym się ku temu skłaniał i trochę o tym jest ta opowieść, którą snułem. Aczkolwiek oczywiście trzeba też zważać na ciężar słów. To znaczy wojna to jest jednak przemoc całkowicie bezpośrednia. Kapitalizm zawsze trochę przemoc zapośrednicza. I czy zagłodzenie tam 10 milionów ludzi w czasie Hołodomoru na Ukrainie jest tym samym, co zagłodzenie podobnej liczby ludzi w Indiach, kiedy Anglicy zaczęli importować bardzo tanią bawełnę i w związku z tym tkacze w Indiach po prostu umarli z głodu, bo nie mieli co robić, a pomocy społecznej nie było. Więc czy to jest to samo? Można powiedzieć, no efekt ten sam. Działania jakiegoś rządu, jakiejś organizacji, instytucji prowadzą do tego, że umiera 10 milionów ludzi. Ale jest jednak różnica w tym, jak się wysyła wojsko i ono otacza wioski, zabiera całe zboże i ludzie umierają z głodu i strzela się do tych, którzy próbują zbierać kłosy. No a tym, że się sprowadza płótno i ci, którzy po prostu to płótno dotychczas produkowali, umierają. To jest wojna? To nie jest wojna? Moim zdaniem to są sprawy, które z jednej strony gdzieś są, dotykają takiego jądra ciemności, ale też trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy się o nich mówi i myśli. Choć tak jak mówię, w pierwszym odruchu przychylałbym się do takiej tezy. Czy wiesz, tak, globalna północ od dziesięcioleci prowadzi wojnę z południem. Tylko w swoim wyrafinowany, nieco zapośredniczony sposób. Czy bo ja to pytanie być może wcale nie jest jakąś taką tylko i wyłącznie tanią prowokacją czy próbą postawienia jakiejś kontrowersyjnej tezy, tylko mam intencję bardzo taką sprecyzowaną. Chciałbym ją wypowiedzieć. Znaczy chodzi właśnie o status kapitalizmu, tego również globalnego dzisiaj. Czy to jest właśnie nic innego niż naga przemoc, czysta przemoc? Czy też jest to coś, co właśnie można byłoby nazwać jakąś formą odraczania czy też sublimowania agresji? Jeżeli agresja jest nieuchronna, jeżeli my się musimy w tym świecie rzucać na siebie, patrząc też w jakiejś makroskali, to może jest lepiej poprzez tę formę zapośredniczenia realizować. Ale ja pytam, czy jest raczej tak, czy tak? No bo pytam oczywiście w tym kontekście też twojej takiej tożsamości politycznej. Twoje serce bije po lewej stronie
i w tych środowiskach też, dla których jesteś dużym autorytetem, prawda, też młodej lewicy, no dużo się mówi o tym, że to czas jest na to nie, żeby cywilizować kapitalizm, nie żeby go poprawiać, tylko że świat nigdy nie pójdzie do przodu, jeżeli nie zmienimy systemu generalnego, globalnego systemu ekonomicznego, stosunków ekonomicznych, relacji, że trzeba w końcu pokonać kapitalizm, bo inaczej z wojną sobie nie poradzimy. To jest zawsze tylko wstęp do wojny. Ja już się uśmiecham, bo to oczywiście skłania do pytania, dobrze, i co zrobimy potem, no jak już ten kapitalizm pokonamy. I rzeczywiście dlatego między innymi mówiłem o tej sprawie Hołodomoru na Ukrainie i głodu w Indiach. Że to nie jest dla mnie takie proste i oczywiste pytanie i odpowiedź. Znaczy na pewno uważam, że coś trzeba zrobić, żeby takie rzeczy jak ten głód w Indiach, czy to, co się dzieje w wielu innych krajach współcześnie, się nie działo. Ale czy to oznacza, że można całkowicie zniszczyć czy zlikwidować to, co się nazywa kapitalizmem? Nie wiem. Obraz, który mi przychodzi do głowy, to jest taki obraz, że kapitalizm to jest takie potężne, drapieżne zwierzę, które jak mu pozwolić, to zeżre wszystko, czego dopadnie. Ale jak się go okiełzna, to może być bardzo pożyteczny. Tylko że okiełznanie go jest nieprawdopodobnie trudne i zwykle to zwierzę się potrafi wyrwać i zeżreć coś znowu albo kogoś. I w tym sensie wydaje mi się, że jak na razie to przede wszystkim trzeba by okiełznać to, co się dzieje, a nie wiem, czy od razu zabić. A widzisz taką nadzieję? Bo Bauman mówił o tym, że tak naprawdę no, to, co jest potrzebne, ponieważ udało się okiełznać to zwierzę w ramach państwa narodowego w miarę, tak? Znaczy, że poprzez różnego rodzaju instrumenty prawne i tak dalej, ich egzekwowanie udało się powstrzymać kapitał choćby przed tym, żeby, nie wiem, posyłać 5-letnie dzieci do pracy i tak dalej, radykalnie eksplorować, wyzyskiwać. No, że kiedy się kapitalizm już uwolnił w przestrzeń globalną i że teraz nie mamy tych narzędzi i mechanizmów. Natomiast, że no, przyszłość w związku z tym jest taka, że wspólnie jako ludzkość się dogadamy i to zrobimy, narzucimy, nałożymy wspólnym wysiłkiem kaganiec, tylko że można powiedzieć dzisiaj, w tym świecie wszystko temu przeczy. Mamy raczej radykalny konflikt. W związku z tym znowu wracamy do pytania o perspektywę. Czy jest w skali globalnej nadzieja? Bo jak rozumiem, żeby była nadzieja, to ona musi opierać się na jakimś projekcie globalnego załatwienia sprawy. Znaczy, jeżeli już mówimy o takiej skali czy poziomie konkretnego projektowania, to oczywiście ja się nie czuję tutaj kimś najbardziej na świecie kompetentnym, ale mam też jakieś swoje refleksje na ten temat i ja bym powiedział coś takiego. Wydaje mi się, że skalą działania sił, które aktualnie decydują o świecie, jest kontynent. To znaczy ja nie wierzę w żaden rząd globalny czy polityczność globalną, ponieważ jak kiedyś powiedział pewien Norweg, jeżeli by w jednym parlamencie zasiadała reprezentacja Norwegii i Chin, to na 4 posłów z Norwegii byłoby mniej więcej 1 000 000 posłów chińskich. Więc globalne rozwiązania są na razie moim zdaniem z bardzo, bardzo wielu różnych względów niemożliwe. Natomiast możliwe są rozwiązania kontynentalne. To znaczy, takie potęgi jak Stany Zjednoczone, które są kontynentalnym mocarstwem amerykańskim, czy Chiny, które są kontynentalnym w gruncie rzeczy mocarstwem azjatyckim, czy Indie, które są drugim kontynentalnym mocarstwem azjatyckim, działają w takiej skali, która umożliwia w ogóle pewnego rodzaju sprawczość polityczną i na przykład dogadywanie się, znaczy można się dogadać, działając w takiej skali. Kraj taki jak Polska, czy nawet taki kraj jak Niemcy, nie ma nic do gadania politycznie. To znaczy to jest po prostu skala, w której się w ogóle nie dzieją rzeczy. Google ma w nosie Polskę. Znaczy, jak Polska się obrazi na Google'a, to Google po prostu zapomni o Polsce i koniec, nie będzie w ogóle z nią rozmawiał. W tym sensie na przykład żaden kraj europejski nie może sam wprowadzić podatku
korporacyjnego, dlatego że amerykańskie korporacje mają skalę działania, która jest w ogóle zupełnie innego rzędu wielkości w stosunku do społeczeństw całych państw narodowych europejskich. Krótko mówiąc, myślę, że polityczność przeniosła się na poziom kontynentalny i musi dojść do jakiejś formy organizacji politycznej, która to będzie uwzględniać. Jest możliwe, że on do niej dojdzie, dlatego że różnego rodzaju projekty się udadzą, takie właśnie o skali kontynentalnej. Jeżeli nie, to dojdzie do wojny, po której wszyscy się połapią, że trzeba to zrobić i wtedy to się stanie już na ruinach kolejnych. Jak przewidujesz rozwój wypadków związanych z kryzysem uchodźczym? No bo niemalże w przededniu naszego spotkania ruszyła nowa fala uchodźców syryjskich, którzy próbują się przeprawiać teraz z Turcji do Grecji. Wiemy, że grecka obrona terytorialna, czy w każdym bądź razie marynarka, straż graniczna zaczęła ostrzeliwać niektóre pontony. Oczywiście łatwo się zdenerwować na Greków i powiedzieć, że są niehumanitarni, ale myślę, że wszyscy na tej sali wiemy, jak bardzo byłoby to pełne hipokryzji, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, jak długo właśnie Grecja jest można powiedzieć, miejscem, w którym te rzesze uchodźców trwają i czekają na decyzję całej Europy, na jakieś rozwiązanie. Ale to się dzieje i to jest wstrząsające. Co myślisz o tym i czy widzisz w ogóle jakiś realny scenariusz? Bo mówimy na poziomie też pewnej abstrakcji, jakiegoś myślenia, planowania długofalowego. Natomiast być może jest już za późno. To, co się dzieje, musi po prostu doprowadzić do tego, że będziemy nie tylko Grecy, ale wszyscy inni solidarnie w Europie strzelać do tych, którzy się próbują przeprawić. I tak czy inaczej to będzie wojna, nawet jeśli z tamtej strony tylko będzie rozpacz i gniew. Znaczy, zacznę od powiedzenia tego, że w ogóle uważam, że uchodźców trzeba ratować. Ale myślę, że to jest aktualnie nierealne. Znaczy, wola polityczna europejskich społeczeństw jest taka, żeby ich nie ratować. I teraz myślę, że w związku z tym europejscy politycy będą próbować zrobić wszystko, żeby uchodźcy do Europy jak najmniej docierali. Co w tej konkretnej sprawie, o której zacząłeś mówić, oznacza, że trzeba przekupić Erdogana. I będą próbować przekupić Erdogana. 5 miliardów euro. Niemcy mają kolejny raz nadwyżkę. Wszyscy spodziewali się, że będzie recesja w Niemczech. Nic podobnego. Gospodarka niemiecka kwitnie. Więc skąd te 5 miliardów euro wziąć jest? I myślę, że to będzie próba załatwienia tej sprawy. To znaczy dać Erdoganowi 5 miliardów euro, pozwolić mu na to, żeby wykończył Kurdów w północnej Syrii i jeszcze dać mu, że tak powiem, zielone światło na to, żeby w Libii doprowadził do tego, żeby Libia dalej była barierą, a nie kanałem przerzutowym. I myślę, że taka jest wola europejskich społeczeństw. Ona nie jest mi bliska, ale przyjmuję ją jako fakt. Ja też oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli miliard Afrykanów ruszy na północ, to po prostu kompletnie zdestabilizuje nasz świat i w ogóle nie będzie żadnych szans, żeby ta cywilizacja istniała dalej tak, jak ona istnieje. Natomiast problem polega, gdyby to było takie proste, że wystarczy dać 5 miliardów euro Erdoganowi i koniec sprawy, to byłoby bardzo łatwo. Ale moim zdaniem tak nie jest, dlatego że moim zdaniem Putin będzie robił wszystko, żeby Erdogan tych 5 miliardów euro nie przyjął, ponieważ Putin chce, żeby uchodźcy szli na Europę, ponieważ jak uchodźcy idą na Europę, to w Europie wygrywają nacjonalistyczne partie,
A jak wygrywają nacjonalistyczne partie, to polityka kontynentalna europejska się kończy. W ogóle większość nacjonalistycznych partii, łącznie z polskimi, jest finansowana przez Rosję. Więc po prostu myślę, że Putin będzie robił wszystko, żeby Erdogan nie zamknął tej granicy. A myślisz, że tak ci wejdę w słowo, bo mówiliśmy o tym ekonomicznym podłożu, prawda? W fali uchodźczej, ale też tych napięć związanych z konfrontacją południa z północą. Natomiast czy taka teza byłaby ci bliska, że bez udziału czynnika politycznego, czyli Putina, czyli Moskwy, czyli Rosji, że to by się udało jakoś w cywilizowany sposób zatrzymać, załagodzić, czy też, no bo można czasem usłyszeć taką tezę, że to jest w sumie tak naprawdę wszystko na Kremlu w jakiś sposób cyniczny, zaprojektowane, tak? Że to granie na destabilizację na Bliskim Wschodzie, no też oczywiście przez Amerykanów, to jest, można powiedzieć, taki wspólny amerykańsko-rosyjski, może nie całkiem nieformalny, może przypadkowy, ale jednak sojusz w tym, żeby zdestabilizować Europę. On nie jest oczywiście przypadkowy, jeżeli mówimy o sojuszu, bo po prostu i amerykańskie państwo, mocarstwo i Rosja nie mają żadnego interesu w tym, żeby powstało państwo europejskie, znaczy jedność polityczna jakaś w Europie. Natomiast moim zdaniem tak naprawdę polityka nie polega na tym, że robi się spisek, tylko wykorzystuje się pewne aktualnie dziejące się wydarzenia, czy przechwytuje się pewne siły po to, żeby realizować swoje interesy. To znaczy raczej nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów i zakładam, że to nie jest tak, że Rosjanie wymyślili tą całą historię z uchodźcami. Myślę, że ona jest efektem właśnie wydarzeń, o których wcześniej mówiłem. Natomiast myślę, że znakomicie wykorzystuje to wydarzenie, jakim jest cały kryzys uchodźczy, do tego, żeby realizować swoje polityczne cele. I to, czy europejscy politycy potrafią przelicytować Putina u Erdogana, tego nie umiemy powiedzieć, to znaczy, bo nie wiemy tak naprawdę, jaka jest stawka w gruncie rzeczy. Moim zdaniem stawką jest zgoda na wykończenie Kurdów w północnej Syrii i myślę, że Europejczycy się na to zgodzą. To znaczy, że przy całej mojej sympatii dla Kurdów i Rodżawy, to myślę, że po prostu zostaną sprzedani, tak jak i Trump sprzedał, to ostatecznie zostaną sprzedani Erdoganowi. I również tutaj muszę solidarnie powiedzieć, że moi koledzy profesorowie tureccy będą siedzieć w związku z tym w więzieniu nie rok czy dwa jeszcze, a jeszcze długo, długo, ponieważ jak Erdogan dostanie 5 miliardów euro, to kryzys ekonomiczny, który w Turcji się zaczyna, zostanie odsunięty. Jeszcze jedno pytanie, bo chciałbym Państwa włączyć bardzo szybko, już nie tak szybko, ale za moment do dyskusji, ale jeszcze na ostatnie pytanie sobie pozwolę, bo rozmawiamy o różnych kontekstach, poszliśmy bardzo w tę sytuację globalną i przyczyny jej i następstwa, natomiast jest oczywiście też kontekst polski. Myśmy też w performansie go przywołali, też o tym dużo pisałeś już kilka lat tutaj na naszym spotkaniu, nie na tej scenie, ale w Teatrze Miniatura, naszym pierwszej sztuce myślenia, mówiłeś o tym, że jednym z takich mechanizmów powstawania nowoczesnych społeczeństw jest wojna domowa jako pewnego rodzaju przesilenie i pewnego rodzaju, można powiedzieć, no jakaś taka rysa, ślad w pamięci, który powoduje potem, można powiedzieć, bardziej kompromisowe, deliberatywne zachowania społeczne. I mówiłeś o tym, że w Polsce myśmy takiej konfrontacji nigdy do końca nie przeszli i że to też jest pewne i podłoże zjawisk, które mamy, ale też pewne nasze, można powiedzieć, społeczne nieszczęście. Więc jak po tych 3 latach, odkąd ostatni raz o tym rozmawialiśmy na sztuce myślenia, jak dzisiaj na to patrzysz? Na jakim jesteśmy etapie w relacjach polsko-polskich? Na ile zbliżamy się właśnie do jakiejś konfrontacji, którą moglibyśmy nazwać wojną domową? Czy też to już się dokonuje tyle, że bez aktów przemocy na masową skalę, tylko raczej na lokalną? Czy też widzisz to w jakiejś innej dynamice dzisiaj?
Znaczy ja myślę, że jesteśmy w trakcie konfrontacji, która ma nadal charakter polityczny. To znaczy jest konfrontacją, która nie jest wojną domową. Mimo całej retoryki i obrzucenia się obelgami, a głównie obrzucania powiedzmy tej strony opozycyjnej, bo przez stronę nacjonalistyczną obelgami, to jednak to nadal jest konfrontacja polityczna. Ale ewidentne jest dążenie autorytarne, a ja myślę, że autorytaryzm czy dyktatura jest formą wojny domowej, czy formą wojny wydanej własnemu społeczeństwu. I uważam, że stoimy wobec ryzyka tego rodzaju ewolucji, to znaczy takiej ewolucji, w której w pewnym momencie taka szarpanina, jakbym to tak określił, zamieni się już w taką prawdziwą dyktaturę, która będzie po prostu ludzi wsadzać do więzień, no mniej więcej tak jak Erdogan wsadza swoich własnych dziennikarzy, prawników i profesorów do więzień. I to już będzie w moment, kiedy to już będzie wojna, bo jeżeli się ludzi wsadza do więzień i tak dalej, to jest początek pewnej wojny społecznej. Oczywiście ta wojna może być mniej lub bardziej brutalna i też właśnie trzeba ważyć słowa, to znaczy nie można nazywać nawet tego, że się parę set czy tysięcy ludzi trzyma w więzieniach, porównać do wymordowania ich na przykład. I oczywiście w tym sensie ta skala jest jednak bardzo, bardzo szeroka, ale takie ryzyko istnieje. Niemniej w tym momencie, i tutaj też uważam, że trzeba ważyć słowa, jesteśmy nadal w obrębie konfliktu politycznego, to znaczy takiego, który realizuje się poprzez środki polityczne, a nie bezpośrednią przemoc. Dobrze, to w tym momencie ja już się powstrzymam od uszczegółowienia tej kwestii i bardzo chciałbym Państwa zaprosić do zabierania głosów poprzez rękę do góry najlepiej. Widzę tam na końcu pierwszy głos. Z ogromną ciekawością słuchałem wykładu. Mógłby się nam Pan pokazać, przepraszam, bo my nie widzimy. Ale wcale nie będzie lepiej widać, jak ja na szaro, szaro jestem i szarym człowiekiem jestem. Ja pana nie widzę. O, dobra. Jeśli to coś polepszy, to tutaj. Ja lubię widzieć osobę, z którą rozmawiam. Z ogromną ciekawością słuchałem wykładu, bardzo spójnego, ale też budził on wiele miejsc, które są po prostu polemiczne. Mhm. I nie chodzi mi nawet o jakieś szczegóły, bo nie za bardzo rozumiem, dlaczego kontrakty Features miałyby spowodować 6-krotny wzrost ceny żywności, ale już dalsze konsekwencje mówiące o tym, że na przykład arabska wiosna wywołana była przez ten właśnie wzrost cen żywności i migrację do miast, jest jednym z podejść. Mnie się wydaje, że arabska wiosna jednak była spowodowana tym, że te napięcia wobec dyktatur tam zawsze były. I teraz właśnie dochodzimy do sedna sprawy, że tamte państwa trwały w pokoju, dlatego że istniały tam dyktatury. A w momencie, kiedy z poparciem Zachodu wpłynięto na potencjalną liberalizację, to te grupy, które wspierały się w walce przeciwko tamtej dyktaturze, nagle zantagonizowały się. I kluczową rzeczą jest to, że jeśli my obserwujemy tylko efekty i mówimy, że winę za to ponosi liberalizm, to być może popełniamy taki sam błąd, jakbyśmy powiedzieli, że nóż jest winny serii samobójstw, bo ludzie podcinają sobie żyły. A być może kwestia jest taka, czy właśnie każdemu człowiekowi trzeba dać nóż, albo na przykład dzieciom, czy można dać nóż. To, że nie było wojen wcześniej, to nie było kwestią, jeśli patrzymy na tą naszą współczesną historię, tego, że ten liberalizm, czy neoliberalizm, jak został rozwiązany, się rozpowszechnił, tylko że były dwa wielkie obozy. Obóz ten, w którym my byliśmy, który był totalitaryzmem trzymającym za twarz wszystkich, był zrównoważony w tej zimnej wojnie, czy później pozornej wojnie, z tym drugim obozem, w którym był liberalizm, ale Ameryka też miała się przeciwko komu jednoczyć. I wydaje mi się, że to bardzo ważne jest, żeby na to w ten sposób spojrzeć, nie
uszlachetniając nawet pierwszej Solidarności, bo ja też jako młody człowiek pamiętam, jak ona wyglądała i ci ludzie z wielkimi ideami byli zawsze, nawet w najgorszych stalinowskich czasach, ale nie byłoby pierwszej Solidarności, gdyby nie zabrakło w misce i gdyby tłumy nie poszły po tą miskę. Taka jest rzeczywistość. I teraz do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że gdyby na przykład sięgnąć do mega popularnego w tej chwili Noela Harariego i do jego opowieści chociażby z pierwszej bestsellerowej książki Sapiens, to zresztą cytując powiedzmy Robina Dunbara i innych antropologów, opisuje, że zwycięstwo człowieka homo sapiens nad innymi gatunkami człowieka polegało na tym, że znalazł język, który był w stanie budować większe grupy. Ale co prawda nie zostało to nazwane, do czego służyły te większe grupy? Do tego, żeby skutecznie wyeliminować inne gatunki człowieka. Właśnie Neandertalczyka i wszystkie inne gatunki. Czyli zawsze to grupowanie było przeciwko czemuś. I w jakiś sposób prawdopodobnie mamy to w genach. W związku z tym to nie jest wina liberalizmu prawdopodobnie, abym postawił tezę, tylko my nie dorośliśmy do liberalizmu. Bo my, żeby się grupować wobec czegoś, żeby budować wspólnotę, nie jesteśmy w stanie budować wspólnoty za czymś pozytywnie, tylko przeciwko czemuś. Wspólnota powojenna to była wspólnota przeciwko wojnie, która była trwale w pamięci jako coś tak groźnego, że warto było z czymś walczyć. I może skończę, żeby nie przeciągać, bo jeszcze parę rzeczy bym powiedział. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Ogólnie rzecz biorąc nie zgadzam się z panem. Ale z wieloma sprawami się nie zgadzam. Powiem o trzech. Po pierwsze, argument z genów to jest twierdzenie, że ludzka natura jest bardzo silnie zdeterminowana. I że no, co byśmy nie robili, to geny i tak zmuszą nas do robienia czegoś tam. No to jest trochę podobne jak ta teza Freuda, że w człowieku jest popęd śmierci i co byśmy nie robili od czasu do czasu, on musi doprowadzić do tego, że się będziemy wyżynać. Czy tak jest, czy nie, to my po prostu nie wiemy. Jakoś tak się składa, że w historii ludzkości są okresy, kiedy ludzie się bardziej wyżynają i są okresy, kiedy się mniej wyżynają. Moim zdaniem po prostu trzeba robić wszystko, żeby tych okresów, kiedy się mniej wyżynają, było jak najwięcej. Druga sprawa, nóż i neoliberalizm. Otóż to jest taka teza, która moim zdaniem jest bardzo silnie nacechowana taką pewną myślą, mianowicie, że neoliberalizm jest neutralnym narzędziem, które ludzie mogą wykorzystać w różnych celach. Otóż moim zdaniem tak nie jest. To znaczy ten model ekonomiczny i społeczny, który został stworzony w trakcie konsensusu jako konsensus waszyngtoński, nie jest neutralnym narzędziem. On powoduje, czy jego wprowadzenie w różnych społeczeństwach powoduje bardzo konkretne konsekwencje. I to nie jest tak, że ludzie są niedojrzali do liberalizmu. Już nie mówiąc o tym, że moim zdaniem trzeba odróżniać liberalizm jako pewnego rodzaju doktrynę polityczną stworzoną powiedzmy po rewolucji francuskiej albo wcześniej w Anglii przez liberałów ówczesnych, od neoliberalizmu jako pewnej doktryny społeczno-ekonomicznej i politycznej. To są dwie różne sprawy. I teraz to trochę powiedzenie, że nie dorośliśmy do liberalizmu jest jak ja jeszcze to dokładnie pamiętam, takie stwierdzenia, że socjalizm jest super, tylko ludzie nie dorośli do niego i dlatego nasza rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. To moim zdaniem jest mniej więcej z tego samego gatunku stwierdzenie. Ostatnia sprawa, czy trzecia sprawa, chyba mi uciekła, dotycząca samej genezy arabskiej wiosny. To znaczy i w ogóle tego, w jaki sposób wzrost cen żywności był związany z ich finansjalizacją jako pewnego rodzaju inwestycyjnego dobra.
jak wpłynął potem na wydarzenia w tych wszystkich krajach? Otóż po pierwsze, no to trzeba by zrobić dygresję na temat ekonomii, ale wiadomo, że finansjalizacja jakiegokolwiek dobra, to znaczy zamienienie go w obiekt pewnego rodzaju obrotu rynkowego, powoduje, że jego ceny przestają być regulowane przez aktualne podaż i popyt. I to się właśnie stało z cenami żywności na początku XXI wieku, ponieważ nauczono się inwestować nadwyżki finansowe w obrót przyszłymi cenami żywności. Jest to opisane w wielu książkach i zupełnie klasycznej ekonomii. To wcale nie trzeba nawet jakichś alternatywnych ekonomii do tego. I oczywiście miało to wpływ na ceny żywności w całej reszcie świata. To znaczy, to jak ceny soi w Ameryce rosną czterokrotnie, to kraje takie jak Indie zaczynają eksportować swoją soję albo inne podobne, Brazylia i tak dalej. I mimo tego, że oczywiście w tych krajach jest mnóstwo ludzi, którzy głodują. I teraz wracając już do arabskiej wiosny. Oczywiście większość tych krajów to były dyktatury, ale te dyktatury były bardzo stabilne. I to, że one się zaczęły trząść, nie wynika z tego, że Europejczycy promowali demokrację, bo w Libii nikt nie promował demokracji i ogólnie rzecz biorąc Europejczycy raczej lubili Kaddafiego. Tylko po prostu dlatego, że pewna równowaga społeczna, która wynikała z tego, że ludziom w gruncie rzeczy te dyktatury nie bardzo przeszkadzały, zaczęła się chwiać. W momencie, kiedy, jak pan słusznie powiedział, zaczyna być pusta micha, to pojawia się masowy bunt. I to było powodem destabilizacji w trakcie arabskiej wiosny. Podobnie zresztą w dużym stopniu, jak było u źródeł Solidarności. I dochodząc do samej Solidarności, oczywiście przyczyny strajków, które doprowadziły do powstania Solidarności, były ekonomiczne czy materialne. Ale to, co się z tym ruchem zaczęło dziać w momencie, kiedy on już zaczął wygrywać kolejne bitwy, to było coś zupełnie innego. To był proces rewolucyjny. I w tym sensie właśnie cechą tego procesu rewolucyjnego, jak to zresztą bardzo pięknie opisuje Hannah Arendt, jest tworzenie pewnego rodzaju specyficznej bardzo politycznej wspólnoty czy społecznej wspólnoty. I to się stało bardzo ważnym elementem, niezależnie od tego, że oczywiście kłopoty ekonomiczne to bardzo napędzało. To tak bym odpowiedział. Proszę. To pan i pan, dobra? Mhm. Dziękuję. Ja chciałem wrócić do to, co było powiedziane odnośnie cywilizacyjnego wydźwięku, jaki ma cywilizacja zachodnia. Ja wolę określenie cywilizacja zachodnia niż północna, bo ona się lepiej terytorialnie my mamy wyobraźni, to lepiej. To jest Europa i Ameryka. I teraz my mamy coś takiego, że ta cywilizacja zawsze była cywilizacją dominującą w rozwiązaniach technicznych. Rozwiązania techniczne zawsze służyły, bym powiedział, to, co pan nazwał konsensus waszyngtoński, czyli połączenie, bym powiedział, tego. To jest, oczywiście to jest ideologia. To jest ideologia, która promuje się w świecie. I ta ideologia jest, bym powiedział, musi mieć wsparcie materialne. Wsparciem materialnym jest przewaga technologiczna przez lata. Jeżeli był karabin szybkostrzelny, Winchester, pomógł Dziki Zachód. Mieliśmy teraz film ten Polańskiego, gdzie cała akcja szpiegowska rozgrywa się o co? O hydrauliczny zamek zwiększenia strzelności armaty, który daje przewagę. Następnie mamy maszynę parową, mamy elektryczny silnik, mamy wynalazki najróżniejsze, dochodzimy do bomby jądrowej.
wszystkie te elementy są, bym powiedział, zmaterializowaną kulturą przewagi cywilizacji zachodniej. I teraz cywilizacja zachodnia ma w sobie, bym powiedział, tą wielką siłę, że ona ma, potrzebuje mocy i tą moc objawia dla świata. Dzisiaj było dużo powiedziane na ten temat. I teraz ta moc, bym powiedział, jest tą siłą psychologiczną świata zachodniego. Czy ona w dzisiejszym, dzisiaj my mamy coś takiego, to co powiedział pan profesor Augustyniak, o ekonomiczny aspekt, a pan powiedział odnośnie tych traktatów kontraktowych, tych umów. My mamy układy finansowe, bym powiedział. Fundusze Fidelity to jest wartość kapitalizacji 22 tryliony. Straszna cyfra. Ameryka siedzi w długu, zaczynając od uniwersytetów, studentów po państwo. Ten dług jest niewypłacalny. Ktoś musi pokryć ten dług. Ten dług pokrywa we współczesnym świecie dwie rzeczy. Albo rozszerzymy wpływy terytorialne, tak jak zawsze to się działo przy pomocy tych wszystkich, bym powiedział, technicznej przewagi, albo rynkami finansowymi. Rynkami finansowymi. Rozszerzanie terytorialne zahamowało się. Rewolucje kulturowe w Mołdawii, Uzbekistanie, praktycznie w Gruzji, Ukrainie. Rewolucje kulturowe nie wyszły. Teraz bym powiedział, jest pytanie, pod koniec lat 90. praktycznie traktat waszyngtoński miał Rosję praktycznie na widelcu. I coś się stało takiego, że nie wszedł on do niej, a zatem te tereny zostały zablokowane. Rynki finansowe blokują Chiny. My mamy nową rzeczywistość ekonomiczną, w której cywilizacja zachodnia nie ma jak pokryć długów. I teraz jest wynalazki. Stało się coś takiego, że 5G, nowa technologia, która prawdopodobnie będzie technologią organizacji społeczeństw, ludzi, kultury, czort wie czego, ta technologia zaczyna być konkurencyjna w innej strefie świata. I ten aspekt, bym powiedział, układu, jaki wyłonił się już dzisiaj definitywnie, jest konfliktowym aspektem globalnym. Jak on będzie się rozgrywał, trudno powiedzieć, ale ja patrzę, że my mamy granicę tego konfliktu na Bugu. Na Bugu. My mamy na Bugu tą granicę. Tak zaczyna być. Czyli my znajdujemy się w strefie, praktycznie znajdujemy się w strefie, bym powiedział, frontowej. Bardzo ciekawej. I Przemysł Suwalski wczoraj, ponieważ ja z tych terenów pochodzę i prawda było trzystolecie miasta Suwałk i na wielkim koncercie, prawda, okolicznościowym wystąpił zespół armii amerykańskiej, prawda, który tam już w tej chwili tam ćwiczy, prawda, ćwiczy. I to jest ta rzeczywistość, prawda, która z tych sfer globalnych przeszła do rzeczywistości naszej. I oczywiście ostatnia sprawa to jest tego typu. Układ wojskowy, tarcza rakietowa nie wyszła. Czyli wobec tego mamy znowu równowagę militarną, ale nierównowagę, bym powiedział, wpływów. Ona jest nieustalona. Nie wiemy, jak to się potoczy. I z tym wszystkim, bym powiedział, rozgrywa się już ostatnia sprawa. Rozgrywa się aspekt kulturowy. Aspekt kulturowy, że w tej walce, rywalizacji pojawia się nowa rzecz, manipulacja społeczeństwami, gdzie kłamstwo zostaje, bym powiedział, nobilitowane do najwyższej wartości. I gdy odchodzimy od prawdy, to co zadawał pytanie pan Augustyniak, że jak poprawić świat? Jeżeli my odchodzimy od prawdy, to ten człowiek jest taki, jak dzisiaj opisano. I w tym momencie my robimy się kombinatorami spekulacyjnymi w świadomości. Dziękuję bardzo. Mhm. Dziękuję za ten komentarz. Ja tylko odniosę się do jednej sprawy, mianowicie przewaga Europy to jest sprawa dość krótkotrwała. To znaczy to się zaczęło mniej więcej w XV-XVI wieku. Przedtem Europa nie była wcale ani największą potęgą techniczną, ani militarną. I moim zdaniem skończyło się w XX. I teraz już
nie będzie tak, że Europa, to już Europa dawno nie jest, bo głównie jeżeli już to Stany Zjednoczone. A dziękuję. A jeżeli chodzi o przyszłość, to prawdopodobnie głównym rozgrywającym będą Chiny, być może Indie, kto wie, ale Europa to już raczej nie. I ta moc, o której pan mówi, to już dawno, czy jak pisze moim zdaniem niezwykle przenikliwie Welbeck, Europa to będzie taki skansen, do którego będą przyjeżdżać turyści z Indii, z Chin, być może z Ameryki. Będą zwiedzać te piękne Paryże, Rzymy, Krakowy i tak dalej. Zostawiać tutaj juany albo cokolwiek innego. A większość Europejczyków to będą kelnerzy. I mniej więcej tak będzie wyglądał schyłek tego kontynentu. Oczywiście Welbeck jest bardzo pesymistycznym autorem, ale kto wie. W końcu Wielkie Imperium Rzymskie zamieniło się we Włochy, do których Goethe jeździł i sobie tam oglądał te ruiny i biedę, która tym ruinom towarzyszyła. Sami Rzymianie jeździli do Aten i też oglądali. A Rzymianie nieco wcześniej jeździli do Aten oglądać też ruiny, więc to jest historycznie powtarzalna historia. O przyszłości zadecyduje prawdopodobnie zdolność tworzenia sztucznej inteligencji. Istnieją tylko dwa na razie miejsca, gdzie można tworzyć sztuczną inteligencję, to są Chiny i Stany Zjednoczone. Europejczycy nie mogą tworzyć sztucznej inteligencji, bo nie mają swoich zasobów danych, ponieważ wszystkie dane europejskie ma albo Google, albo Facebook. Więc marzenia o europejskiej sztucznej inteligencji na razie nie bardzo. Więc ta przewaga technologiczna będzie albo w Stanach, albo w Chinach. No chyba, że Europejczycy wymyślą swój własny sposób na to, żeby gromadzić europejskie dane w Europie. A Rosji bym się tak strasznie nie bał. Proszę bardzo. A od razu kolejny głos bym ustalił chętnie. Tutaj, dobrze. Pani i pan. Mhm. Proszę bardzo. Ja się do meritum sprawy odniosę, czyli do tego, czy będzie wojna. No historia uczy nas, że zawsze było przed jakąś wojną i po jakiejś wojnie. Globalnie nie znamy momentu, w którym Pax Romana to symbolicznie w obrębie pewnej cywilizacji, czy Pax Americana, by można powiedzieć, w związku z zimną wojną, pewną specyficzną sytuację w pewnych kręgach. Natomiast no, natura rzeczy jest taka, że przemoc występowała tylko świat nie był zglobalizowany. Drugi moment, a propos, czy będzie wojnie, ta piękna poetesa w wieku 22 lat, Zuzanna Ginczanka, w maju 1939 roku zada sobie jednym z pierwszych wierszy pytanie, czy będzie miłość, czy będzie wojna. Bardzo szybko udzieliła jej historia odpowiedzi, bardzo szybko. Zresztą w Krakowie została zgładzona, cudowna postać. Trzeci moment, bardzo niezwykły, to mnie najbardziej zaintrygowało, kiedy pojawiło się pojęcie ironii jako symptomu czegoś, czy zanik ironii jest symptomem pewnym złowrogim. Ja to doskonale rozumiem, ponieważ ironia, autoironia jest jakby sublimacją wyższego intelektu, zdolnością do samokrytyki, do dystansu do samego siebie, ale ona jest tylko możliwa w warunkach pewnego bezpieczeństwa, to co pan mówił, i przestrzeni otwartego dyskursu. Dzisiaj warunki dyskursu są nie istnieją warunki dyskursu, tylko istnieje, zastąpił je przekaz dnia, a z nim się wiąże pogarda i szyderstwo, tak upraszczając. Powrócę do Trumpa, bo on został przywołany. Ja nie do końca, że on jest przedsiębiorcą polskiego, ale tak, mamy do czynienia z lekarzami. No lekarz to kim jest lekarz? Daje jakąś diagnozę, długie leczenie, nie daje gwarancji. Kim jest znachor? Trump jest znachorem. Znachor powiada tak, sprawa jest prosta, wasze problemy wystarczy, że to czy tamto. Więc ja bym tak na to spojrzał. I kolejna sprawa, że to się bierze, poza tym, co pan powiedział, z mechanizmu resentymentu. Tak mi się wydaje, tego, który Nietzsche opisał. I to będzie takie pytanie, oznaczenie resentymentu. Kolejny jeszcze moment, krótki już bardzo, to jest, a tutaj a propos, pan nie uwzględnił w ogóle momentu Chin, jako jedynej trwałej cywilizacji. I ich potęga technologiczna i wynalazków o wiele przerosła to, co nam się śni w Europie w ogóle, tak nawiasem mówiąc.
A propos jest kapitalizmu. Kapitalizm znalazł się w szczególnym momencie, że po raz pierwszy w dziejach, no bo jak był komunizm, to to ujawniło same zalety kapitalizmu. Natomiast w momencie, w której nie ma tego typu rywalizacji, dokonuje się samounicestwienie. Proszę zauważyć, że podstawą kapitalizmu, poza kapitałem i tak dalej, była średnia klasa. Korporacje unicestwiają to, co się nazywa średnią klasą. Nie będę rozwijał tego tematu, pan doskonale wie i mam wrażenie, że to jest ten mechanizm. Ale moje pytanie jest z jednej strony o ten resentyment, a drugi o ten gen autodestrukcji kapitalizmu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jak wiadomo, ten, który wprowadził do refleksji humanistycznej i teoretycznej pojęcie resentymentu, czyli Fryderyk Nietzsche, nienawidził mieszczaństwa. I ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że resentyment jest na pewno uczuciem związanym bardzo silnie z światem pragnień konsumpcyjnych, bym to tak określił. To znaczy tam, gdzie królują pragnienia związane z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb różnego rodzaju, tam wcześniej czy później musi pojawić się resentyment i ten resentyment będzie narastał, uruchamiając inne pragnienia, no właśnie te związane już z bezpośrednim okrucieństwem, czy rządzą niszczenia, mordu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym sensie resentyment jest wpisany w ten rodzaj społeczeństwa, w którym żyjemy i który aktualnie jest dominujący na globalnej północy. Jeżeli chodzi, ja rzeczywiście też bardzo lubię ten wątek z ironią. Jest przepiękny fragment w książce Hanny Arendt o rewolucji, gdzie ona pisze, że rewolucje w gruncie rzeczy zwykle dokonują się w imię miłości. Chociaż przynoszą ze sobą mnóstwo nienawiści. I jedne, i drugie uczucie jest niepolityczne. Znaczy najsilniejsze uczucia, do jakich zdolny jest człowiek, są całkowicie niepolityczne, czyli też niepokojowe, bo polityczność w wypadku Hanny Arendt to jest pokój. One i miłość, i nienawiść niosą ze sobą wojnę. Dopiero kiedy okiełzna się i miłość, i nienawiść, można myśleć o pokoju, a w językowej sferze, w dyskursywnej sferze okiełznanie miłości i nienawiści to ironia. W tym sensie ona jest obrończynią ironii jako właśnie tego, co jest symptomatyczne dla pokoju. No ale znowu możemy przywołać Patoczkę i powiedzieć o tym, że czasami taki pokój jest złym pokojem. Chyba już coś pominąłem, ale już wydaje mi się, że odpowiedziałem na dwie główne sprawy. A czy kapitalizm jest autodestrukcyjny? No to ja właśnie... tak, chociaż ja bym powiedział, on ją przemieszcza. To znaczy, że on ją przemieszcza tak zwane white collars, czyli ci, którzy pracują w gruncie rzeczy w korporacjach, ale mają domek na przedmieściu, dzieci wysyłają do różnych szkół i tak dalej, i tak dalej. Są taką samą dobrą klasą średnią, a ten kiedyś rzemieślnik, który sam sprzedawał swoje wyroby. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście w tym momencie, w którym jesteśmy, sam etos kulturowy klasy średniej podlega rozmyciu czy podważeniu i to będzie miało ogromne konsekwencje polityczne. Bardzo proszę. Ja mam pytanie o słowo, sformułowanie, które padło tutaj, katastrofa klimatyczna. Choć trochę w nią nie dowierzamy, ten śnieg, to tam się pojawia lub nie. Dzisiaj postrzegamy trochę planetę jako ofiarę trochę naszego konsumpcjonizmu, który tutaj też pada, ale ona za chwilę może stać się też naszym wrogiem, tak? To znaczy pewną siłą, na którą nie będziemy już mieli wpływu i dotknie porówno albo przynajmniej w pewnym stopniu wszystkich, bez względu na to, o czym myślimy, ile konsumujemy i tak dalej. I chciałam zapytać o to, jaki pan scenariusz widzi tutaj. Czy my jako ludzie, ludzkość, jesteśmy w stanie stworzyć pewną wspólnotę albo obrońców
tej biednej planety albo jej przeciwników, jeśli stanie się naszym wrogiem i czy jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić razem, czy raczej będziemy się bić o michę nadal, o wpływy, o jedzenie, o ziemię, o wodę. Tak? No, jaki scenariusz tutaj wojenny pan przewiduje? Znaczy, katastrofa klimatyczna nie dotknie nas wszystkich porówno. Katastrofa klimatyczna najpierw dotknie południe i biednych. I w związku z tym oczywiście podstawowe konsekwencje katastrofy klimatycznej w bliskim wymiarze będą miały charakter społeczny i polityczny. To znaczy nie będą polegały na tym w końcu w Polsce. Ja akurat bardzo lubię zimę, ale można wytrzymać, jak śnieg nie pada. Chociaż już susza, która będzie tego konsekwencją, spowoduje, że ceny żywności pójdą w górę. Czyli, że ci, którzy mają mniej pieniędzy, będą mieli kłopoty. Ci, którzy mają ich więcej, jakoś sobie poradzą. I myślę, że tak to w ogóle będzie w najbliższym czasie. Ale oczywiście konsekwencje tego mogą być dramatyczne. I tak jak wspomniałem, jeżeli Afryka zacznie głodować, a jest on aktualnie bardzo ludny kontynent, to kto zatrzyma tych ludzi, którzy będą iść na północ? A jeżeli do Europy zaczną napływać miliony ludzi, to całkowicie zmieni cywilizację, w której żyjemy. Jak ją zmieni, to Bóg raczy wiedzieć. Myślę, że wojna jest jednym ze scenariuszy tej zmiany. Czy potrafimy to powstrzymać? Nie wiem. Na pewno zakładam, że jeżeli dojdzie do wojny i się wszyscy nie wybijemy, bo to oczywiście też się może zdarzyć, ale zakładam, że nie, bo człowiek bardzo odporną istotą jest jako gatunek, to następny pokój będzie próbował uwzględnić konsekwencje tych wydarzeń. To trochę tak jak po II wojnie światowej próbowano w obrębie globalnego zachodu wyciągnąć wnioski i konsekwencje tego, co się zdarzyło. Ale czy uda nam się to bez tego, żeby doszło do tej kolejnej wojny? Nie wiem. Trzeba się starać. No jak na razie to nie wygląda, to znaczy chociażby konflikt między starszym a młodszym pokoleniem jest tu bardzo znamienny. Znaczy ludzie w moim wieku, tak to bym określił, nie chcą ponosić kosztów zmiany modelu ekonomicznego, mimo że ich dzieci krzyczą do nich, że nie będzie dobrze. Im nie będzie dobrze, to znaczy dzieciom. Ja mówiąc bardziej ekonomicznym językiem, koszty ekspansji ekonomicznej są dystrybuowane również pokoleniowo. To znaczy, że tak naprawdę te koszty poniesie o wiele bardziej młodsze pokolenie niż starsze. Ale już ponosi zresztą. No tak, ale ja bym powiedział, na razie nie wygląda to zbyt optymistycznie, ale tym bardziej trzeba się starać. Proszę bardzo. To ja chciałbym prosić o rozwinięcie wątków dwóch wymienionych wcześniej na różny sposób potęg. I pierwszą z nich są Chiny, bo sam nie jestem pewien, czy one są bardziej na południu, czy bardziej na północy. I chciałbym usłyszeć odpowiedź. Bo nie usłyszałem. Chiny. Czy są bardziej na południu, czy bardziej na północy, czy może zmieniają swoje miejsce. A drugą z potęg są te supranationalsy, te korporacje, które... Początkowo chciałem zapytać tylko, czy korporacje to ludzie, ale teraz myślę, czy korporacje są to byty, z którymi można zawrzeć pokój, czy to są bardziej byty dnia czy nocy? Co do Chin, to ja myślę, że zmieniają miejsce. To znaczy na pewno Chiny były częścią południa, w takim globalnym sensie, natomiast stają się częścią północy i stają się ogromną potęgą eksploatującą i swoje własne społeczeństwo, czyli swoje własne wewnętrzne południe, ale jednocześnie
uzależniającą ogromną część świata od siebie. Natomiast jeżeli chodzi o korporacje, po pierwsze moim zdaniem nie powinniśmy korporacji traktować jako czegoś zupełnie oddzielnego od społeczeństw zachodnich. Tak naprawdę potęga korporacji jest w dużym stopniu potęgą wynikającą z zaufania, które powierzamy tym korporacjom. W bardzo konkretnym sensie. Ogromnymi udziałowcami zachodnich korporacji są wielkie fundusze emerytalne, inwestycyjne, w których cała klasa średnia Zachodu, Polska, dlatego używam słowa Zachód, bo Polska jeszcze się na to tak bardzo nie załapała, umieściła swoje zasoby, swoje nadwyżki. Znaczy tak naprawdę ogromna większość obywateli świata zachodniego, a dzisiaj globalnej północy, jest udziałowcami korporacji. Już nie mówiąc o tym, że powierzamy korporacjom swoje informacje na swój temat, wykonujemy na ich rzecz darmową pracę na naszych telefonach komórkowych i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie korporacje są narzędziem przede wszystkim tego, w jaki sposób społeczeństwa globalnej północy traktują resztę świata i same siebie do pewnego stopnia. I ja bym korporacje traktował właśnie, bardzo mi się podoba ta metafora drapieżnego zwierzęcia. To znaczy to są potężne drapieżne zwierzęta, które przede wszystkim trzeba okiełznać. To, moim zdaniem to jest podstawowa rzecz, która jest do zrobienia aktualnie. Poczekaj, najpierw Sylwii zdaje się, tak? A potem Ewa. W tej permanentnej wojny jest paradygmat, powiedziałabym, męski. Gdzie jest rola kobiety w tym wszystkim? Jednak po tej drugiej wojnie, która nam uświadomiła straszne czyny, dużo jednak doświadczenia nowe mamy. Pracowaliśmy różne też próby utopijne, jak 68, ale jednak to jest u nas. I kobiety też zaczynają działać. Tak? To jak to pan to widzi? Czy faktycznie nie możemy wejść tego paradygmatu permanentnej wojny? Nie ma innej opcji, kiedy widzę, że Zieloni wygrają w różnych krajach, już nie tylko w Niemczech, ale też we Francji, też w Polsce. Nowe ludzie, młode ludzie się angażują do jakiejś nowej utopii, która może być globalna. Ratujmy tą ziemię, nasz dom wspólny. No, czy pan nie widzi jednak, że coś jest, że to nie może być już taka normalna wojna chyba? Znaczy, przepraszam za moje błędy. Ale ja rozumiem. Bo są dwie sprawy, do których chciałbym się odnieść. Jedna to ten męski paradygmat. Rzeczywiście historycznie rzecz biorąc wojna to męska sprawa. Ale ja nie uważam, żeby było tak, że jeżeli będzie więcej kobiet w sferze decyzji różnego rodzaju, również politycznych, to nas ustrzeże przed wojną. Znaczy moim zdaniem kobiety potrafią być równie drapieżne jak mężczyźni. I to nie jest tak, że sam fakt bycia w sensie biologicznym kobietą chroni pewną podmiotowość przed wszystkimi sprawami, które się wiążą z wojną. Wiele kobiet, choćby władczyń, potrafiło prowadzić bezwzględne i okrutne wojny. Izabela Kastylijska najpierw dokończyła rekonkwistę, a potem uruchomiła machinę inkwizycji, która mordowała niezwykle skutecznie jej podwładnych, czy podbite ludy. Nie ma żadnej gwarancji, że kobiety wchodzące w świat siły nie będą też prowadziły wojny. I to jest pierwsze moje przekonanie. A drugie przekonanie dotyczące tego, o czym pani mówi. Tak, myślę, że istnieją siły polityczne i kulturowe, które próbują powstrzymać tą lawinę, która idzie z wojną. I mnie osobiście bardzo cieszy na przykład to, że w różnych wyborach, szczególnie w tych silnych, dużych krajach europejskich, wbrew przepowiedniom nie wygrali
populiści czy prawica, szczególnie ta bardziej radykalna, tylko wygrało w wielu miejscach właśnie ruchy zielonych, młoda siła, która tworzy pewną alternatywę i w której też właśnie równość kobiet, czy w ogóle udział polityczny kobiet, ale właśnie na takiej równościowej, emancypacyjnej zasadzie jest bardzo duży. To uważam, że to jest bardzo optymistyczne. Czy będzie to wystarczająca siła, żeby zapobiec tego rodzaju kryzysom, o których tu mówimy? Na przykład, jeżeli u granic Europy staną miliony uchodźców z południa? Nie wiem. Mam nadzieję, że siła polityczna tego rodzaju ruchów będzie wystarczająco duża, żeby już i ich okrzepnięcie w instytucjach będzie wystarczające, żeby móc poradzić sobie z tego rodzaju problemami. Ale na pewno to nie jest prosta sprawa, chociażby dlatego, że mają bardzo potężnych wrogów. Ewa, potem pan. Czy jest jeszcze jeden głos, ostatni? I tam jest ostatni. Trzy ostatnie głosy. To ja chciałam na szybko do tych korporacji, tu jestem, do pytania o korporacje nawiązać, dlatego że gdzieś zastanowił mnie związek między państwem narodowym i korporacją jako tworem i też miejscu, gdzie umieszczana jest pewna odpowiedzialność za rozwiązanie problemów, dlatego że pewne problemy związane z, no już nie będę wchodzić w szczegóły, gdzieś tam ogólnie rozumianym wyzyskiem, o którym pan tutaj wspominał, pojawiają się jako wyzysk raczej w tym obecnie korporacji niż państw. Oczywiście to jest powiązane. W sensie chodzi mi tutaj o przykłady typu, nie wiem, nie mówi się o tym, że Wielka Brytania wykorzystuje Chińczyków w zakładach tam pracy, sweatshopach, tylko Apple wykorzystuje Chińczyków w tych sweatshopach. To powoduje oczywiście różne problemy. Pan to o tym mówi jako wojna między południem, północą. Są tego określone konsekwencje i teraz jakby przyjęcie tego problemu, chociażby wyrażającego się w fali uchodźczej, jest umieszczany na poziomie państwa narodowego. To znaczy chodzi mi o to, że nie słyszałam, żeby zebrało się konsylium Apple, Shell i zastanawiało się teraz, co tutaj zrobić z kryzysem uchodźczym w Grecji. Natomiast jest to załatwiane na poziomie MSZ-ów państw narodowych, które są niejako, no można powiedzieć, w jakimś zakresie zakładnikami tego systemu. W sensie nie mają interesu, znaczy są obarczane problemem jako instytucja państwo narodowe, który jest jakby nienamacalny tak naprawdę. Jakoś sobie wyobrażałam teraz, przeciwko komu się będzie toczyła ta wojna, jeśli ona się będzie toczyła. Dlatego, że przytoczony tutaj przykład rewolucji francuskiej był marszem na króla, tak? I na coś takiego. I teraz czy to będzie marsz na siedzibę Google'a? Jakby no nie, trudno mi sobie umieścić teraz odpowiedzialność, czy to będzie krzyk rozpaczy bardziej, że wszyscy pójdą na coś. I my może też, bo kiedyś nas to dotknie, a jakby te twory, które są nienamacalne, które gdzieś tam się pojawiają jako właśnie takie rządzące nami, enigmatyczne, jak to uchwycić w ogóle, tą zależność między tą odpowiedzialnością za to i przejęciem na siebie rozwiązania tego problemu? Dziękuję. Znaczy powiedziałbym tak, jest jeden poziom tych korporacji współczesnych i współczesne korporacje moim zdaniem działają w skali kontynentalnej. To znaczy jedyne polityczne reprezentacje, które mogą w ogóle radzić sobie z siłą korporacji i ze skalą ich działania, to są byty kontynentalne. I na przykład amerykańskie państwo mogłoby. Pytanie, czy chce, to znaczy, czy jest taka wola polityczna. Unia Europejska jako całość mogłaby. Natomiast oczywiście problem, i tutaj nawiążę do tego, co mówiłem przed chwilą, problem polega na tym, że nie tylko rządy, czy elity, czy klasy rządzące w większości państw globalnej północy, ale całe społeczeństwa są głęboko uwikłane w korporacyjny system no powiedzmy, zarządzania światem łącznie z wyzyskiem. To znaczy jak my sobie kupujemy zabawkę albo koszulkę wyprodukowaną na globalnym południu,
to po prostu to lubimy. One są tanie i fajne i bardzo trudno z tego zrezygnować. A to, że pośrednikiem są korporacje, no, korporacje są systemem właśnie zapośredniczania tego rodzaju stosunków społecznych. Moim zdaniem oczywiście to się daje uregulować i nawet dość kaleki system, jakim jest współczesny system polityczny, to robi, bo jeżeli taki kraj jak Szwecja zaczyna wymuszać na swoich kontrahentach z południa, no powiedzmy z Bangladeszu, to żeby przestrzegali jakichś minimalnych reguł dotyczących pracy, to to już zmienia świat, wbrew pozorom. Ale oczywiście to jest bardzo mała skala jak na razie. I czy powiedzmy presja konsumentów wywołuje takie drobne zmiany, ale te drobne zmiany dla niektórych ludzi oznaczają taką sytuację, że mają co jeść codziennie albo nie mają. I w tym sensie wydaje mi się, że istnieją instrumenty, ale początkiem jest uświadomienie sobie, jak wszyscy jesteśmy bardzo uwikłani. Polskie LPP w Bangladeszu jest jedną z najdrapieżniejszych korporacji. Co do tego, z kim ta wojna? Jak wiadomo, pierwsza rewolucja mieszczańska, czyli reformacja, nie była rewolucją przeciwko jakiemuś konkretnemu politycznemu zwierzchnikowi. Była nowym sposobem wyznawania wiary. Niemniej i wojny, które temu towarzyszyły, były straszne, okrutne i chodziło o to, czy tak się wyznaje wiarę, czy inaczej się wyznaje wiarę. Niemniej był to element przebudowy porządku społeczno-ekonomicznego Europy. I politycznego również. I w tym sensie w ogóle nie wiadomo, kto z kim będzie prowadził tą wojnę i o co ona tak naprawdę będzie. Ale ona będzie na pewno przebudowywać ten porządek, w którym żyjemy. Jeżeli do niej dojdzie oczywiście. Pański głos, proszę bardzo. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za prowokacyjną dyskusję, rozmowę. Takie dwie kwestie, które cały czas drążą mnie od początku dzisiejszej rozmowy. To jest pierwsza, to jest to, co pan powiedział jako prawie że fakt. Coś o ludzkim dążeniu do unicestwienia, a może bardziej nawet do okrucieństwa, tym bardziej okrucieństwa. Czym to jest poparte? I mógłby pan to w jakiś sposób może pogłębić tą myśl, bo jest zupełnie sprzeczna w tym wszystkim, w co ja wierzę i wydaje mi się, że w większości ludzi tutaj też prawdopodobnie, więc jest to takie sprzeczne, kontrowersyjna myśl. Druga rzecz, tylko na chwileczkę chciałbym powrócić do tutaj może i może to jest w ogóle osobny temat na któryś wieczór, coś na temat kobiet i roli kobiet. Przykłady, które pan przytoczył w tej chwili, i w zasadzie w większości, odnosząc się do tego, co kobiety robiły w historii, jakie były ich role, gdy rządziły, to były przykłady i zawsze są przykładami kobiet, które działały w świecie męskim i działały dalej w męskiej rzeczywistości. Fakt, były to kobiety, ale to były kobiety, które były bardzo specyficzne. I nie wiem, czy można by, i bardzo bym polemizował, czy można w ten sposób powiedzieć, że to jest podstawa do tego, żeby świat, w którym kobiety sprawują większą rolę w rządzeniu tym światem, byłby światem innym, lepszym. To wszystko, dziękuję. Mm-hmm. No, to, że tak powiem, antropologie są bardziej optymistyczne lub mniej optymistyczne. W tym sensie, że są antropologie, które zakładają, że w człowieku zawsze tkwi potencjalna zdolność, a nawet pewnego rodzaju pragnienie destrukcji, okrucieństwa i takich różnych rzeczy. I takie antropologie, które jak Jean-Jacques Rousseau, które zakładają, że człowiek jest ogólnie rzecz biorąc dobry, tylko warunki powodują, że czasem robi złe rzeczy. Ja w tym sensie jestem bliżej Freuda, to znaczy uważam, że w człowieku ten potencjał głęboko tkwi. No, argumenty na to, to ja bym powiedział, no wystarczy się rozejrzeć. Natomiast no takie, że tak powiem, naukowe,
No to znamy całą serię eksperymentów, które były robione w latach tam 70., głównie 60., 70. Eksperymenty Milgrama i no, cała to jest duża seria tych eksperymentów, które no, bardzo dobrze pokazują to, jak niezwykle łatwo ludzie wchodzą w sytuację, kiedy zadają innym ludziom różnego rodzaju męki. I już. I nic z tego specjalnie nie wynika. Tłumaczenie tego zawsze znowu odwołuje się do pewnej wiary. To znaczy ci, którzy wierzą w dobro natury ludzkiej, mówią, że autorytet, że jak ktoś komuś każe. Trochę tak jak tutaj ten główny bohater na początku Littella, który w pewnym sensie przedstawia bardzo optymistyczną antropologię, bo on mówi, jak wam każą, to będziecie też źli. A moim zdaniem to nie działa w ten sposób. Jak człowiekowi pozwolą, to znajdzie w tym przyjemność. I uważam, że to jest powszechna bardzo cecha. Znaczy my, żyjąc w społeczeństwie, w którym bezpośrednia przemoc jest no, mniej lub bardziej zakazana, istnieje monopol przemocy, który ma państwo, oczywiście bardzo rzadko używamy bezpośredniej przemocy, a jeszcze biorąc pod uwagę no, to, że jesteśmy pewnego rodzaju klasą średnią, która nie za bardzo lubi w ogóle bezpośrednią przemoc, to tym bardziej. Ale ilość niebezpośredniego przemocy i okrucieństwa, która istnieje również w naszym świecie, jest moim zdaniem bardzo duża. I jeżeli się uważnie przygląda różnego rodzaju praktykom, które istnieją w naszym świecie, to znaczy w świecie ludzi kulturalnych, wykształconych i ogólnie rzecz biorąc miłych, jeżeli uważnie się przyjrzy temu, jakie są stosunki w rodzinach, w miejscach pracy, na uczelniach, moim zdaniem zobaczy pan bardzo dużo okrucieństwa i przyjemności z okrucieństwa. I to jest jedna myśl. A co do kobiet, ja uważam, że to nie jest związane z płcią. To znaczy, że kulturowo tak się to ukształtowało z historycznych i zrozumiałych przyczyn, że przemoc i wojna była domeną mężczyzn, a nazwijmy to pokój był domeną kobiet. Ale to jest historycznie ukształtowane. To było ukształtowane do momentu, kiedy po prostu siła fizyczna powodowała, że się ma możliwość skutecznego prowadzenia wojny. Już dawno nie żyjemy w świecie i coraz mniej żyjemy w świecie, gdzie siła fizyczna decyduje o tym, czy jest się skutecznym w warunkach wojny, czy nie. I w tym sensie moim zdaniem nie ma to związku z płcią, ani z żadną inną biologicznie zdeterminowaną cechą. Oczywiście można mówić o płci kulturowej i wtedy zaczyna się pole dyskusji, to znaczy, czy cechy, które przypisujemy kobietom, nie sprzyjają bardziej pokojowi. Ale to jest kwestia kultury, to już nie mówimy o tym, czy to są tak naprawdę kobiety, czy mężczyźni. To mogą być mężczyźni o takich cechach. I w tym sensie wydaje mi się, że to już jest zupełnie inna dyskusja. Krytycy Freuda mówią, że hipoteza popędu śmierci jest w żaden sposób empirycznie nieweryfikowalna, ale hipoteza, która by mówiła, że mężczyźni mają popęd śmierci, a kobiety nie, no jest można powiedzieć nieweryfikowalna do kwadratu, tak myślę. W ogóle większość takich mocnych hipotez jest nieweryfikowalna, okay. Tak jak na przykład tłumaczenie tych eksperymentów Milgrama. Mhm. Nie da się w zasadzie z tego wyciągnąć bezpośrednio jakiegoś antropologicznego wniosku. Zresztą, jeżeli przyjrzymy się tym systemom takiej najbardziej drastycznej przemocy sadystycznej, jakim były obozy koncentracyjne, prawda, to mamy tam też wiele kobiet, które w tym aparacie represji uczestniczyło. Ostatni głos pani. Tak. Bardzo proszę. No to chciałam podziękować za głos przede wszystkim i w pewnym momencie powiedział pan, że takie kraje jak Polska czy Niemcy mają nikły wpływ ogólny na gospodarkę światową, tak? No i myślę sobie, że kilkadziesiąt takich krajów dochodzą do konsensusu czy do zgody na jakiś istotny temat, mogą mieć rzeczywisty, realny wpływ na większe kwestie. Dlatego wracając do kwestii, o której pan mówił, o mocarstwach kontynentalnych, chciałabym zapytać o to, jak
co pan myśli o kontrowersyjnej, co prawda, kwestii przyszłości istnienia samego i możliwości wpływu Unii Europejskiej? Znaczy, ja osobiście bym chciał żyć w federacyjnym państwie europejskim. Uważam, że byłoby to z korzyścią dla większości z nas. Ale oczywiście to państwo musiałoby być pod wieloma względami inne niż jest teraz Unia. Chociażby ze względu na politykę społeczną i ekonomiczną. To znaczy Unia w dużym stopniu jednak powstała jako twór federacji ekonomicznej. Na początku była wspólnota węgla i stali, która chociaż powstała celem jej powstania było ograniczenie politycznych możliwości przygotowywania wojny, bo wiadomo, że jak się przygotowywało kiedyś wojnę, to trzeba było mieć stal i węgiel, ale była ekonomiczna i wymiar ekonomiczny wziął bardzo silnie górę w Unii. I w tym sensie myślę, że Unia musiała być zupełnie innym tworem niż jest teraz. Niemniej myślę, że dla państw i narodów europejskich jest to jedyna szansa, żeby nie stać się skansenem. To znaczy, jeżeli tak się nie stanie, to po prostu scenariusz Welbecka, w której większość z nas pracuje jako kelnerzy, się po prostu zrealizuje. Będą ogromne ilości Chińczyków i Hindusów przyjeżdżać, zwiedzać Kraków. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć oficjalną część wieczoru. Andrzej Leder, gorące brawa. Dziękuję bardzo i dziękuję za dyskusję. Dziękuję, Andrzeju. Tak sobie myślę, że to w tej chwili jeden z najdłuższych spektakli, jakie Teatr Słowackiego oferuje, bo ponad 2,5 godziny. A jeszcze mamy część nieoficjalną, zapraszamy Państwa w kuluary na wino i będzie można jeszcze pogadać chwilę. Natomiast chciałbym zaprosić Państwa na kolejne spotkania. Tym razem będzie trochę dłuższa przerwa. 19 kwiecień, prosiłbym zapisać w kalendarzu, to jest niedziela wyjątkowo. Naszym gościem będzie profesor Dariusz Czaja, antropolog. A temat taki roboczy, jeszcze niepotwierdzony, ale być może, że tak właśnie to będzie brzmiało, piękno apokalipsy. I porozmawiamy sobie trochę o tym, że apokalipsa to w sumie jest coś takiego, co człowiek też przeżywa i w religii, i w sztuce, jako, no, można powiedzieć, źródło pewnej wzniosłości czy źródło twórczości. Zapraszam bardzo Państwa na to spotkanie. Mam taką prośbę, jako organizator, jeden z organizatorów. Byłoby nam bardzo miło, gdyby Państwo zechcieli, przynajmniej ci, którzy mogą to zrobić, trochę wcześniej wykupić sobie miejscówkę przez na przykład system internetowy, żebyśmy mogli lepiej oszacować, jak wielu gości możemy się spodziewać. To też nam, można powiedzieć, pewien ciężar z barków złoży, bo bardzo się troszczymy o to, żeby dobrze Państwa informować o naszych spotkaniach, a nie jest to dzisiaj łatwe, więc ten feedback byłby nam bardzo pomógł. Dziękuję Państwu serdecznie w imieniu swoim, Bartosza Szydłowskiego, i do zobaczenia za ponad miesiąc. Dziękuję.